Witam bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu po nowym roku 18 wspólnym posiedzeniu sesji Rady Gmin. Dopiero 39 posiedzenie sesji Rady Gmin. Witam bardzo serdecznie radnych powiatowych, panią Wanię Draga. Witam serdecznie. Witam pana Andrzeja Grabarka, radnego powiatowego. Witam bardzo serdecznie panią Madzu Danutę, honorowego obywatela gminy IU, prezesa PLIU. Witam bardzo serdecznie pana Sławomira Tomaszewskiego, przedstawiciela Agencji Modernizacji Rolnictwa. Witam panią Leokadię Brzozowską, dyrektorkę Szkoły Podstawowej Kraszula. Witam panią Ewę Rypa, dyrektora Szkoły Podstawowej w Głowie. Witam serdecznie panią Elżbietę Kowka, dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Kiszynkach. Witam pana Jana Kraśniewskiego, szefa NSZ Solidarność. Witam gospodarza Waldemara Szumiela. Witam pana komendanta posterunku Policji w Iłowie, pana Marka Jakubowskiego. Witam małżonkę Wiesławę, przewodniczącą koła emerytów i rencistów. Witam panią Idzikowską Elżbietę, kierownika biblioteki. Witam kierowników działów poszczególnych, a więc kierownika hali, kierownika GOPS-u i kierownika GOPS. Serdecznie witam was, szanowni radni, bardzo miło. Jesteśmy praktycznie w kongresie za wyjątkiem dwóch osób, a więc jedna pani radna jest w sanatorium i człowiek jest na wyjeździe służbowym poza granicami kraju. Także jest nas na dzień dzisiejszy 13 osób. Odpukać nie ma dużo uchwał, a więc możemy spokojnie pracować. Przepraszam, ale nie jestem jeszcze dobrze wykojony, wykurowany, także trochę tak będę zakłócał dzisiejsze obrady. Witam bardzo serdecznie pana wójta. Witam serdecznie pana sekretarza. Dzisiaj pani skarbnik jest nam niepotrzebna. Przepraszam, ale dzisiejszy obrad jest obecny przez pani skarbnik. Jeśli w jakiejś sprawie finansowe, sądzę, że wójta tej kwestii poradzi. Witam serdecznie media, ekspres Sobaczewski i nasze wewnętrzne media Maszy. I witam tych, co nie przywitały. Szanowni Państwo, pytanie, czy wszyscy otrzymali porządek obrad? Nie widzę uwag, a więc wszyscy otrzymali. Jeśli pozwolicie, ja do porządku obrad chciałbym wnieść taką poprawkę po punkcie wystąpieniu wójta, złożeniu sprawozdania i po punkcie podjęciu uchwały w sprawie okręgów wyborczych, bym ogłosił małą przerwę. Przerwa ta wynika stąd, że młodzież ze Szkoły Podstawowej w Brzozowie dałaby nam krótki występ z okazji 4. rocznicy odzyskania niepodległości. Te występy młodzieży w tym roku będą cyklicznie się powtarzać. W
będziemy prosić każdą ze szkół, jeśli to nada się tylko okazja, żeby nam się zaprezentowało. Czy są uwagi co do porządku? Proszę o głos Rady Dzieci. Szanowni Państwo, nie widzieliśmy się bardzo długo. Nie byłem na sesji obradowej. Z wiadomych względów ziemia została zwrócona, ale to jest nieważne. Szanowni Państwo, otóż w moim odczuciu mamy poważny problem z demokracją w gminie Miłów. Otóż sprawy różne zostały przesunięte pod koniec sesji po to, żeby właśnie ograniczać moje wystąpienia. Ale ja to powiem, że może i mało ważny jestem w tym wszystkim, natomiast sama forma, jak to się dokonało poza właśnie wszystkimi tutaj obecnymi, gdzieś tam w pokoju numer 10, no to już budzi jakieś moje wątpliwości i obawy. Nie wszyscy radni też boją się otwartości, czy nie chcą, żeby zwykli ludzie mogli przyjść sobie i zaraz na początku sesji spraw różnych poruszać swoje sprawy. Podważyliście też w ten sposób radnego ze swojego środowiska, bo przecież pan Wasilewski, najpierw ja to w pierwszej kadencji podnosiłem, żeby tak robić, to ja byłem w opozycji, no to nic dziwnego, ale później pan Wasilewski również zaproponował, żeby tak było. Było jakiś czas w porządku, było bardzo, bardzo dobre takie sesje były, gdzie sprawy różne były na początku. Ja chciałbym poruszyć bardzo ważne sprawy na początku, bo to co mieliście Państwo obraz jakiś medialny, no to jest tylko to część jest. Kolego radny, bardzo proszę o punkty wniesienia do porządku obrad, a nie dyskusji. To nie jest dyskusja. Głosowanie, ale chcę zwrócić uwagę, że jest dzisiaj za sporo tych radnych koalicyjnych. Jest szansa przegłosować to, co za chwilę powiem, ażeby te sprawy różne były zaraz tuż po sprawozdaniu pana wójta z działalności. To jest też dobra, panie wójcie, dla pana szkoła, nie z systemu totalitarnego, gdzie pan mówi i nikt z tym nie polemizuje, tylko można się odnieść do pańskiego sprawozdania od razu w sprawach różnych. Szanowni Państwo, no takie sytuacje, gdzie prywatne drogi na przykład się wysypuje za środki gminne, ja bym chciał to poruszyć, czy brak usuwania... Ale ja proszę o punkty do porządku. To nie jest temat do dyskusji w tej chwili. Proszę o przeniesienie spraw różnych. Tu zaraz po sprawozdaniu pana wójta, czyli to będzie punkt czwarty, panie przewodniczący. Proszę to przegłosować i nie komisjonować. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi? Proszę o głos pan wójt. Panie Przewodniczący, Szkarado, drodzy Państwo, chciałbym powiadomić o takim przykrym trochę zdarzeniu, bo dlatego, że punkt piąty, zmiany w zasadach składania wniosków do VAT bezpośrednio od płatności obszarowe producentów rolnych na 2018 rok, wystąpienie pani Anety Rokor. Pani Aneta dzwoniła do mnie, że jest chora, ma jedno zwolnieniu i żeby prosiła, żeby ten punkt przenieść na następną sesję. Ewentualnie ma taką prośbę, da sobie radę, kolega Sławek powie tam o tych sprawach, to dobrze. To jeżeli tak, to nie będziemy zajmować, bo tak to prosiła, żeby przełożyć ten punkt na następną sesję. Ewentualnie ona indywidualnych porad zawsze udziela tutaj, jeżeli będzie. Do końca tygodnia ma zwolnienie. Mówi, może któregoś dnia będzie. Po prostu jeżeli się rozchorowała, jak wiele osób innych. Jeżeli tak, to nie zdejmujemy tego punktu. Jak kolega Sławek taką informację udzieli, Państwu są tyczne. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi do porządku? Nie widzę. Pozwólcie Państwo, że przegłosujemy ten punkt zgłoszony przez pana radnego Ciślaka. Sprawy różne i proponuję jeśli przejdzie, umocować go pod punktem 4a, ale proszę mi pozwolić, pod punktem 4a, ale w pierwszej kolejności musimy przegłosować, czy ten punkt
przestawiamy czy pozostawiamy w takiej kolejności, jak tu jest zaproszony. To szanowny Państw Radnych jest za tym, żeby utrzymać, żeby przenieść ten punkt sprawy różne pod punkt 4a. Proszę o podniesienie ręki. Marcin prosił o to, żeby przenieść ten punkt nie jako 4a, tylko zaraz po informacji pana wójta. Tak. Jako 3. Ale to nie ma znaczenia. 3a. To jest za tym, żeby przenieść sprawy różne. Tak. 3a. To jest przeciwny. Kto się wstrzymał? Nie. Proszę o wynik. Dziękuję. Uwag kolegi Marcina Radnego. Pozwolicie, że w tej chwili przegłosujemy aktualny porządek obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A więc porządek obrad tej wersji został utrzymany. 7 za 6. Proszę pana wójta o złożenie informacji działalności od ostatniego posiedzenia. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, to wszyscy zaproszeni goście. Na sam początku taka przykra informacja, którą chciałem przekazać w imieniu pana sołtysa Stanisława Domagały. Zmarła Anastasia małżonka. Jutro o godzinie 10, jutro jest o godzinie 10, pogrzeb w Giżycza, w kościele jest msza. Prosił mnie o przekazanie, ale prosiła też i pani sołtys z Giżyc. Także to jest taka jedna smutna wiadomość, a druga wiadomość i te następne, mam nadzieję, że tam są troszkę weselsze. Zakończono budowę nitki wodociągowej we wsiach Rogocina, Arciechówek, Arciechów, Łady, Bieniek, Girówka Dolna. Proszę państwa, jeżeli idzie o przyłączanie się do sieci, wykonano ponad 50% gospodarstw domowych, się przyłączyło. W tym programie dofinansowania programu rozwoju obszarów wiejskich przyłączenie się do sieci wykonują sami użytkownicy. Jest to niesprawiedliwe. Ja dobrze o tym wiem, mówiłem już kilkakrotnie, że proszę państwa, jedna osoba zapłaci 1000 zł, a nawet byli tacy, co mniej zapłacili, a proszę państwa, są osoby, które zapłaciłyby 12 000. Bo mają taką odległość od sieci wodociągowej. Niemożliwe byłoby, żeby podejść do każdego tak zwaną siecią zakończoną właśnie między innymi tym tak zwanym najbliższym ujęciem. I tak żeśmy realizowali tak, jak tylko było możliwe, żeby jak najbliżej. Ale proszę państwa, są budynki i gospodarstwa oddalone po 150 metrów, po 200 metrów. I ci, którzy mają powyżej 50 metrów, postanowiliśmy, żeby wspólnie, razem tu im pomóc, wesprzeć ich i żeby podłączyć tak zwane do przynajmniej nie mniej, żeby każdy i nie więcej 30 metrów ma podłączenia własnego. Wszystkie przeciski porobiliśmy pod drogą na własny tutaj na koszt budżetu gminy. Wcale nie małe to będą koszty, jeszcze nie mamy podliczenia, ale proszę państwa, na pewno do tego będziemy musieli sporo dołożyć. Ale to już w miarę będzie jakieś sprawiedliwe. Natomiast nie unikniemy, że ktoś zapłaci 3500 za przyłącze, bo tacy będą. I tutaj proszę państwa, na to nic nie poradzimy. Jeden koszt jednego metra przyłącza jest około 100 zł brutto.
Około 100 zł, bo tam jest 60 zł plus VAT i proszę Państwa, później są te koszty jeszcze tak zwane pośrednie za geodetę, który musi dwa razy iść na gospodarstwo i pokazać, gdzie trzeba te przymocy zrobić. Później trzeba iść jeszcze i zrobić tak zwaną inwentaryzację powykonawczą. Mało tego, proszę Państwa, muszę Państwu też powiedzieć, że dobrze, żeśmy się z tym uporali, bo pogoda, jak wszyscy Państwo wiecie, niesamowita, przeszkadzała nam cały czas. Nie było to wcale takie proste. Zresztą to wodociągowanie, które jest prawie końcowym, było chyba najgorszym w 30-letnim wodociągowaniu całej gminy. Proszę Państwa, ale mam nadzieję, że z tym się uporaliśmy i będziemy, proszę Państwa, z tego będą ludzie zadowoleni, bo ze względu na to, że proszę Państwa, ta woda była nam potrzebna. Ale 10-15% uważa, bo jest tak. Ale prosiłbym Państwa o uwagę, bo jest szum, rozmawiacie. O, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, patrząc z punktu widzenia kosztów, które i tak gmina poniosła na projekty, dokumentacja, opaska. Bo opaska też kosztuje około 200 zł. A takie opaski, kto się nie przyłączył, mamy w urzędzie gminy. To proszę Państwa, okazuje się, że już niektórzy zaczynają kombinować. Już mamy dwa przypadki tak zwanej awarii typu, że ktoś nawet przyzwolenie otrzyma od wykonawcy, bo jeżeli nie ma takiego przyzwolenia, chociaż teraz to chcę już na piśmie, jeżeli ktoś ma fachowców, a naprawdę są niektórzy fachowcami, to proszę Państwa i tak sobie nie może dać rady w takich warunkach. Okazuje się, że proszę Państwa jest taki poziom wody tak wysoki, że nacisk wody jest tak duży, że nie idzie do tej rury górnej się dostać i założyć opaskę. I tak się stało już w dwóch wypadkach, że awaria była rozerwano już wodociąg. Już trzeba było poprawiać. I proszę Państwa, uznaliśmy, że nie będziemy wydawać opasek wykonawca tylko i wyłącznie, bo on na to ma gwarancję. Później ta osoba zapłaciła 3 razy tyle, jakby kosztowało go te przyłącze. Za taką właśnie, za takie postępowanie. Także nie możemy w inny sposób, tylko w taki sposób będziemy to wykonywać. Obecnie rozpoczęły się prace przy budowie oczyszczalni przydomowych. Obecny mróz pewnie przerwie trochę, bo jak widzicie Państwo te około 20 stopni mrozu, to grunt pewnie będzie zamarznięty, że nie urwie się na skały, na pewno nie da się koparki włożyć. I pewno nam tutaj troszkę pokrzyżuje, ale proszę Państwa, tutaj mamy jeszcze do końca bodajże sierpnia wykonanie tych tak zwanych oczyszczalni. Mam nadzieję, że się uporamy. Jest kierunek bardzo dobry, dowożą oczyszczalnie, my wchodzimy, wykonujemy to, nie będzie większych tutaj problemów. Cały czas, proszę Państwa, remontujemy drogi. Zakupiliśmy tłucznia betonowego, jak Państwo tu widzicie. Mamy jeszcze wcześniej, wzięliśmy takiego tłucznia z piaskiem, może on trochę słabszy, ale też spowodował, że trochę się poprawił ten stan dróg. Dokupiliśmy nawet takie ślaki takiego leszu dobrze wypalonego, który sprawdza się, bo proszę Państwa, mianował pan Orliński, taki przewoźnik tutaj nam dowozi, jak w razie potrzeba i proszę Państwa, te drogi remontujemy. Ale proszę Państwa, drogi są remontowane przeważnie takie i najgorsze one mają udział wśród polne. Bo ludzie tam jeżdżą ciężkim sprzętem, te drogi niby nie są nasze, bo one są jak samoistnie posiadać, ewentualnie jakaś droga, gdzie na przykład na Janowie do jednego gospodarstwa 700 metrów, gdzie pakowaliśmy tam ponad 100 ton materiału i jeszcze nie jest dobrze. No ale ludzie jeżdżą tam do pól i proszę Państwa, te drogi też musimy poprawiać. Nie ma dzisiaj kolegi Rafała, bo się rozchorował. Też przepraszam, bo dlatego, że po prostu na tym ciągniku wiecie, jak się zapoci, później wysiadł. No i po prostu ta grypa, przeziębienie, wczoraj był u lekarza, ma też do końca tygodnia zwolnienie i przepraszam, mówi, że nie da rady nawet teraz, ale niemożliwe jest, bo dlatego, że pogoda taka i na pewno nie będzie możliwe, proszę Państwa, żeby coś wozić i tam poprawić. Połataliśmy trochę tych dziur w asfaltach, szczególnie Emilianów, bo ten Emilianów to jest ta droga już prawie do skasowana.
Tam już nie ma co remontować dziur, ale były takie dziury, gdzie już się nie dało nawet przejechać. Ale przecież ze względu na pogodę. Pogodę taką mamy, jaką mamy, opady, mokrą, rozpuszcza, wysadza. Taka sama sytuacja dzieje się na drogach powiatowych. Nie wiem, bo nie jechałem tam po Epianowie. Mam nadzieję, że panowie tam dość dobrze zrobili, bo dwa dni pewnie tam robili. Wiem, że ta robota ona wytrzymuje dłużej jak te stare miejsca. Proszę Państwa, drogi zgłoszone do wojewody jako bardzo zniszczone w czasie jesiennych nawałnic będą weryfikowane przez Komisję z Warszawy. W połowie marca otrzymaliśmy takie informacje. Są to drogi Olszowiec, Łady, Arkiechówek, Obory, Bieniew, Obory, koło Hubertówki, Giżyczki na Stole, Przodówek, Wisowa i Szarglew, Lubawka. Jeszcze raz próbujemy z tym Szarglewem, ale proszę Państwa, ja tam się przejechałem. No, od razu mówię z góry, że jeżeli komisja przyjedzie, to na tych niektórych drogach nie ma szans, żebyśmy po prostu otrzymali. Pewnie przyjdą te rozkopy, proszę Państwa, ale znowu będziemy mieli pecha, kiedy przyjadą, a będzie tak zamarznięte, a tam jest wyrównane, bo Rafał tam dowiózł, bo wyrównywał te drogi i po prostu nie wierzę w to, że któraś z tych dróg otrzyma dofinansowanie. Zweryfikowane pozytywnie w ubiegłym roku drogi. I to są, proszę Państwa, droga na Giżyczkach, która nie jest wykonana i nie mamy informacji, kiedy otrzymamy na to dofinansowanie. I ulica Strasacka w Iłowie, czyli ta od Wołyńskiego do Świętego Marka do Blatu w Kaszanowej. To jest ta droga, które są pozytywnie zweryfikowane. Czekamy tylko na decyzję, żeby otrzymać promocje. Jeżeli takie promocje otrzymamy, na pewno będziemy wykonywać, proszę Państwa, te drogi. Oczywiście złożyliśmy też wnioski jeszcze do Wojskowego Funduszu Ochrony Gruntów, bo się inaczej teraz ten fundusz nazywa. A jeszcze chciałbym powiedzieć, są tutaj radni powiatowi, że też zweryfikowana jest pozytywnie droga w kierunku przez Piotrów, tutaj od Piłowa do Giżyc. 4 km, proszę Państwa, jest to ładny odcinek i też czekamy na tą informację, bo to by nas też ucieszyło, żeby tą drogę poprawić, bo jest straszna. Też muszę powiedzieć, że droga jest zgłoszona do Fogru, Hendryków, Enteresko, przez Wójtową, Hendryków tutaj do Giżyc, od Bóz do Giżyc, 900 metrów jest zgłoszone. Tam się okazało tylko, bo ja już jestem też po konsultacjach, bo też nam na tej drodze zależy, bo tam nasz autobus chodzi po budach, po Oluninie. I proszę Państwa, okazuje się, że tam szerokość drogi jest taka szeroka, a okazuje się, że ona ma 3 metry tylko. W planach jest to dla mnie nawet to dziwne, ale proszę Państwa, takie jest życie. I tam musieliśmy, tak samo jak i my na Henrykowie, musieliśmy zmienić, bo tam znowu pas drogowy jest 4 metry, a proszę Państwa, nie możemy sobie drogi zrobić jak 3,20 i zeszliśmy na te 3,20 i po prostu poprawiliśmy te wnioski. Mam nadzieję, że też dowiedziałem się od pana starosty, że jest złożony wniosek na Łaziska, w kierunku Łazisk. To też mam nadzieję, że być może tam jakieś wsparcie będzie, chociaż jak wiecie, bo widzicie Państwo, to też nie jest, wnioski się składa, natomiast na wszystkie wnioski się nie otrzymuje. Taka prawda, teraz nie wiadomo ile tu przejdzie u nas, ale też my również nie mamy żadnych promes, nie wiemy co będzie do wykonania. Mam nadzieję, że ulica Wyzwolenia, tak jak powiedzieliśmy, będziemy się starali, żeby tu z Państwem z radą rozmawiać, dofinansowanie do starostwa. Ja tylko proszę, bo ta droga jest w planach i tutaj na pewno i członek zarządu i pani Wanda wiedzą jako radni, że ta droga do planu weszła i dziękujemy Wam za to. Natomiast z naszej strony musi być pozytywna decyzja Rady o pomocy wsparcia powiatu w tej sprawie. Także ja uważam, że te drogi, ten odcinek Wyzwolenia do Targowicy trzeba wesprzeć ze względu na to, że ta droga jest nam bardzo potrzebna. Mało tego, jest ona strasznie zniszczona. Ale prosiłbym jeszcze cały czas o uwagi. Proszę Państwa, wiele pytań od mieszkańców, udzielenia informacji, co będzie z budową pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, wytwarzania energii. Informuję, że dojdzie do skutku. Jeszcze raz przepraszamy,
ale też musieliśmy zrobić ponowny audyt, ponowny przegląd. Jeszcze to nie koniec na tym. Mało tego, proszę Państwa, walczymy cały czas o zmianę umowy. Jeszcze nie mogę Państwu do końca powiedzieć, jak to będzie, natomiast już jest przetarg puszczony i mam nadzieję, że proszę Państwa, będziemy to realizować. Nie bójcie się Państwo już, że Was zapłacicie od 100% kosztów. Będzie to od 30, ewentualnie nawet od 20%, jak nam się uda wywalczyć i zmienić umowę. Mało tego, proszę Państwa, już będzie coraz ważniejsze. To, proszę Państwa, będzie jeszcze on podzielony w taki sposób, że wszystko to, co w budynku i na budynku, 8%. A wszystko to, co na zewnątrz budynku, czyli odwierty, proszę Państwa, jeżeli na przykład fotowoltaiki ogniwa staną na działce, będą na postumencie 23%. Tego nie unikniemy. VAT płacimy my jako gmina, bierzemy to na siebie. Koszty wykonawcy idą netto. No, żeśmy walczyli z tym bardzo długo, mam nadzieję, że uda nam się ten temat załatwić. Wszystkie budynki użyteczności publicznej, w tym między innymi szkoły, gdzie nam bardzo na tym mocno zależy, będą miały te ogniwa fotowoltaiczne i te pompy ciepła. Co pozwoli na to, jak będzie to, proszę Państwa, bo ludzie mnie pytają, jak będzie to funkcjonować. Proszę Państwa, my sami, to jest coś nowego. No, na naszym terenie jest, że trzy pompy ciepła są tylko powierzchne, nie ma ani gruntówki. A u nas są wszystkie gruntowe. Jest to kłopotliwe, bo będzie to kłopotliwe, ale proszę Państwa, mam nadzieję, że będzie to o wiele lepsze. Ale jest też i o wiele droższe. Bo odwierty dużo więcej kosztują, jak powieszenie coś takiego jak klimatyzatora na zewnątrz, to jest taka pompa powietrzna, 3 razy większa czy 4 razy większa, zależy od obiektu. Wszystkie nasze obiekty użyteczności publicznej będą miały takie instalacje i to jest właśnie wielki sukces, bo jakbyśmy od tego odstąpili, to nie mielibyśmy szans, żeby to wykonać. Wiem, że to jest duże zadanie, ale jest to coś nowego, co warto, proszę Państwa, mam nadzieję, zainwestować. Ze względu na mocne zużycie Volkswagena Transporter, gdzie ostatnio Państwo dyrektorzy jechali z Opłotka od biskupa, tak mogę powiedzieć, wracali, samochód się rozkraszył, przepraszam, no popsuł. I proszę Państwa, już doszłem do wniosku, że wydawać na ten samochód 5 czy 8 czy 10 tysięcy remontując go nie ma sensu. Dziękuję Radzie, bo zwołałem posiedzenie nadzwyczajnej Rady, podjęliśmy szybką decyzję o zakupie nie nowego, ale proszę Państwa, w dość dobrym stanie za 40 tysięcy plus 40, około 4 tysięcy przegląd i te wszystkie takie dodatkowe roboty z rejestracją umowy 34 tysiące mamy, proszę Państwa, nie nowy, 2009, taki sam transporter, tylko proszę Państwa, raz nowszy, a drugi to jest taki już typowo osobowy, typu karawella. Samochód w dobrym stanie, uważam, że Pan Tadeusz będzie mógł pojeździć i tutaj na pewno Pan Dyrektor coś na ten temat więcej powie, bo proszę Państwa, mnie w tym było. Ja jechałem 2 razy z tym poprzednim samochodem, byliśmy raz w Warszawie na spotkaniu w Polskim Związku Łowieckim w Warszawie na tak zwany konkurs. Tutaj pojechałem z panią dyrektor Ewą Rypa i tak zauważyłem, że tym samochodem faktycznie i po Warszawie i wszędzie to już się nie da jeździć. To samochód, który u nas był 20 lat, a w ogóle miał 24 lata. 3-4 lata, proszę Państwa, to było karetko. Karetka kupiona, jak Państwo pamiętacie, ona była 4-letnia czy 3-letnia. On chodził 20 lat u nas. To taki samochód już był zużyty naprawdę, ale on i tak był wytrzymały. 15 stycznia został przekazany samochód dla naszego posterunku policji. Tutaj Pan kierownik posterunku policji, mam nadzieję, że się pochwali tym. Ja uważam, że ten samochód będzie służył też przez wiele, wiele lat. 50% dofinansowała Rada z budżetu, drugie 50% MSWiA. Ten samochód jest u nas na naszym posterunku.
mają tutaj funkcjonariusze do dyspozycji. Odbyły się zebrania sprawozdawcze wszystkich jednostek OSP. Wysoko oceniam mobilność naszych jednostek. Oczywiście też jestem zadowolony z tego i dziękuję Radzie, że postanowiła dofinansować zakup nowego samochodu średniego dla OSP w Iłowie. Ten samochód żeśmy w ciągu roku załatwiali przetarg, wykonanie, przygotowanie. Oglądaliśmy ten samochód, mają do dyspozycji. Jak widzicie Państwo, zmieniło się też i oblicze wjazdu tego samochodu. Przy okazji nowa brama wjazdowa. Jest to poprawiony wygląd. Mało tego, to proszę Państwa, uważam, że jeden samochód od praktycznie nigdy nie było nowego samochodu na gminie Iłów. Był jeden tylko samochód Ford też w Iłowie 16 lat temu czy 17, ale to był samochód lekki. Jeszcze trzeba z całego serca podziękować tutaj panu komendantowi, ale prosiłbym o uwagę jeszcze raz. Podziękować panu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej i zastępcy, którzy nam wspierali i pomagali odnośnie pozyskania i samochodu tego średniego, ale też proszę Państwa i dwóch z policji do remontu Fordów, bo te samochody też będą służyły przez wiele, wiele lat dla jednostka w Brzozowie i OSP Suchodów. Do OSP Suchodowu samochód ten średni, mały MAN został przekazany do OSP Giżyce. Też wyremontowany, wyszykowany, mam nadzieję, że wiele, wiele lat tutaj pojeżdżą. Ale muszę Państwu jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Dzięki właśnie pomocy druhów komendantów Państwowej Straży Pożarnej i tutaj wsparcia tych osób pozyskaliśmy też, mamy już dwie łodzie więcej na terenie gminy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe. I dla Brzozowa z policji przekazana łódź. Dla Iłowa w ubiegłym roku też przekazana łódź bez podwoziówki. Nie ma tutaj dzisiaj komendanta, ale Wysoka Rado jest prośba, żeby jednak do tej iłowskiej łódki dokupić podwozie, czyli tak zwany wózek, który będzie kosztował 2600 zł nowy. Wtedy on będzie ubezpieczony, będzie to można go zarejestrować i on będzie też do dyspozycji będzie służył. Także proszę Państwa, mam nadzieję, że uda się w tym roku to skompletować i ochotnicze straże pożarne będą przygotowane do tak zwanych wyjazdów w razie powodzi, bo to też jest bardzo, proszę Państwa, ważne. I na koniec jeszcze informacja, Państwo wszyscy otrzymali, prosimy o rozprawodowanie. Tutaj z panem sekretarzem przygotowaliśmy od 1 kwietnia na postanowienie Rady Gminy na posiedzeniu na sesji w poniedziałek od 1 kwietnia Urząd Gminy będzie pracował od godziny 9 do godziny 17. Jest to na wniosek kolegi prezesa zarządu gminnego, a zarazem radnego Przemka Wasilewskiego, żeby wprowadzić takie urzędowanie. I proszę Państwa, to czynimy na ten wniosek, że Rada przegłosowała, przyjęła to. My jesteśmy od tego, żeby to wykonać. Czy to pomoże, czy to zmieni, czy to usprawni. Trudno też powiedzieć, bo wiecie Państwo, ludzie się przyzwyczajają. I te poniedziałki są tak, że nieraz na przykład w Warszawie, żeby pojechał do pracy po południu, czy na południe, na drugą zmianę, to rano przychodzi też do pracy, do urzędu i chce coś załatwić. Jest to kłopotliwe, ale spróbujemy, zobaczymy, Państwo sobie tak życzycie. Natomiast na zakończenie chciałbym nie w sprawach różnych, bo w sprawach różnych to już bym musiał o wiele więcej powiedzieć. Szanowny, drogi przyjacielu radny Marcinie Cieśla. Składanie takich wniosków odnośnie, to jest sprawa Rady. I Rada zadecydowała, że zmieniono. Teraz Państwo głosowaliście, bo patrzyłem w inny sposób, część Państwa głosowała, żeby znów to wprowadzić do porządku. Ja się nie wypowiadam, bo to jest sprawa Rady. Nie podoba mi się to, bo to jest takie mieszanie, a brak demokracji,
Panie Marcinie, żeby pan, w panu było tyle demokracji, co w każdym, to dobrze by było, żeby pan się nauczył jako młody człowiek żyć w tej demokracji. No dobrze, ja bym sobie życzył. I jeszcze jedna rzecz. Pan nie oskarża urzędu gminy, że panu zawłaszczyli, zabrali ziemię. To proszę pana, 10 lat pan nie płacił czynszu i my też żeśmy wytrzymywali. Za ten kawałeczek ziemi to jest 30 lat, ale pan nie płacił, ani pan się nie zgłosił, ani tato pana. A pan tu mówi, że my zabraliśmy. My żeśmy tylko pana prosili, czy pan chce pierwokupu wykupić te grunty za grosze, bo to nie były jakieś wielkie pieniądze. To musieliśmy wystawić to na przetarg i kto inny kupił. I pan ma pretensje i pan głosi w radiu, w telewizji, że panu zabrano ziemię. No proszę pana, ja nie mogę, panie radny, tego zrozumieć i składam potem doniesienie na pana odnośnie oskarżania urzędu gminy o takie rzeczy, żeby pan wiedział. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No proszę o głos. Nie ma głosu, sprawy różne. To w późniejszym terminie przechodzimy do punktu. To jest demokracja. Przechodzimy do punktu następnego podjęcia uchwały w sprawie okręgów wyborczych. I tutaj proszę pana sekretarza o głęboki komentarz, co się zmienia, a co pozostaje. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo sołtysi, szanowni państwo. To jest projekt uchwały w sprawie podziału gmin Iłów na okręgi wyborcze. Jak państwo wiecie, w styczniu to zmieniły się przepisy i takie uchwały wszystkie rady gminy muszą podjąć. No i jest przygotowana również na dzisiejszą sesję, bo do 30 do końca marca trzeba podjąć uchwałę w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania. Natomiast dzisiaj jest tylko uchwała w sprawie okręgów wyborczych. Będę prosił przewodniczącego, żeby na sesji marcowej była uchwała, projekt uchwały przedłożony również w sprawie obwodów głosowania. Co się zmienia w tej uchwale? No niewiele się zmienia. Zmienia się podstawa prawna, czyli no te nowe przepisy, które już obowiązują. Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze, nie zmienia się nic, czyli nadal mamy 15 okręgów wyborczych, nadal mamy chociaż dzisiaj się o tym nie mówi, nadal mamy 6 obwodów głosowania. Zmieniła nam się liczba mieszkańców, krótko mówiąc, ona zmniejszyła się o 150 osób od roku 2012, bo wtedy to 29 września 2012 roku była podejmowana uchwała na podstawie nowego kodeksu wyborczego. Teraz również na podstawie nowego kodeksu wyborczego, ale również nowej ustawy o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania. No i ta uchwała składa się z treści uchwały. Do uchwały mamy załącznik, czyli pogrupowane sołectwa do okręgów wyborczych. Ja je zaraz wszystkie odczytam. Również jest uzasadnienie do uchwały. No i są jeszcze trzy załączniki do uzasadnienia z takimi kolorowymi mapami. Tutaj państwo radni otrzymali wcześniej te kolorowe mapy. Chodzi w tym wszystkim o to, że liczbę mieszkańców, czyli na 31 grudnia 2012 roku, ta liczba to 6125 osób. Tą liczbę mieszkańców dzielimy przez 15. 15 dlatego, że mamy w takich gminach jak nasza 15 radnych i wychodzi tak zwana liczba reprezentatywna. U nas, jeżeli podzielimy te 6125 osób, podzielimy przez 15, to wychodzi nam 408,33 mieszkańca. Jest to ta tak zwana jednolita norma przedstawicielstwa, czyli jeden radny, na jednego radnego przypada 408,33 mieszkańca. No i bierzemy teraz liczbę mieszkańców w sołectwie i tak dodajemy te sołectwa, żeby być jak najbliżej tej liczby reprezentatywnej, czyli 408,3. Tutaj jeszcze jest taka jeden warunek. Sołectwa muszą ze sobą graniczyć, czyli tak trzeba to uporządkować, żeby po pierwsze
było jak najbliżej tej liczby 408,33, a do tego sołectwa muszą graniczyć. No i jak powiedziałem wcześniej, tu nic się nie zmienia, chociaż ta liczba reprezentatywna z uwagi na to, że zmniejszyła się liczba mieszkańców, po prostu spadła. Wcześniej to było 419 z hakiem, teraz mamy 408. No ale w porozumieniu z Krajowym Biurem Wyborczym doszliśmy do wniosku, że tutaj nic się nie zmienia, no bo jakby w tych przecinkach tak to wszystko wychodzi, że jest to wszystko blisko jedności. I tak, pierwszy okręg to tak jak wcześniej Sugodów, Władysławów, Kępa Karolińska, Gidówka Dolna, Gidówka Górna, Pieczyska Iłowskie, Pieczyska Łowickie. Liczba mieszkańców w tym okręgu 380, czyli współczynnik 0,93. Czyli do tej jedności cały czas dojeżdżamy, prawda? Okręg numer 2. Łady, Wola Ładowska, Arciepów, Bieniew, Arciepówek, Obory, Uderz, Miękiny. Liczba mieszkańców w tym okręgu wyborczym to jest 399. Współczynnik, czyli ta norma 0,98. Okręg numer 3. Narty, Wołyńskie, Przejma, Lasotka. Liczba mieszkańców w tym okręgu 389. Współczynnik 0,95. Okręg numer 4. Iłów, ulica Bitwy nad Bzurą. I tu się zatrzymam. Tutaj żeśmy zrobili też taką kosmetyczną zmianę, bo wiecie Państwo, mieliśmy ulicę 18 stycznia. Ulicy 18 stycznia już nie ma. Od 20 stycznia mamy ulicę Bitwy nad Bzurą. To jest decyzja wojewody. Wojewoda wystosował zarządzenie, tak zwane zastępcze. No i mamy ulicę Bitwy nad Bzurą i to będzie, to jest ta zmiana również. Czyli tak, Iłów, ulica Bitwy nad Bzurą, ulica Cicha, Dolna, Okrężna, Handlowa, Rynek Staromiejski, Warszawska, Wyzwolenia, Żabia. Liczba mieszkańców w tym okręgu wyborczym 384, współczynnik 0,94. Drugi okręg w Iłowie to jest okręg numer 5, ulica Brzozowa, Generała Włada, Leśna, Myśliwska, Plac Kasztanowy, Płocka, Witosa, Wiślana, Strażacka, Klonowa. Liczba mieszkańców 348, współczynnik 0,85. Okręg numer 6. Miękniki, Orszowiec, Stegna, Krzyżyk, Iłowski i Skorzyc. Liczba mieszkańców 397, współczynnik 0,97. Okręg numer 7. Leśniaki, Rzepki, Łaziska, Rokocina, Budy, Iłowskie, Lubatka, Szarlew, Olunin. Liczba mieszkańców 399, współczynnik 0,98. Okręg numer 8. Aleksandrów, Szczeliwy, Paulinka, Załusków. Liczba mieszkańców 467, współczynnik 1,14. Okręg numer 9. Kaptury, Karłowo, Emilianów. Liczba mieszkańców 362, współczynnik 0,89. Okręg numer 10. Brzozów Nowy, Brzozowiec, Brzozów A. Liczba mieszkańców 428, współczynnik 1,05. Okręg numer 11. Brzozów Stary. Liczba mieszkańców 592, współczynnik 1,45. Tutaj przy Brzozowie można się zatrzymać, jak Państwo słyszeli, współczynnik 1,45. Gdyby był współczynnik na przykład 1,51, mielibyśmy w Brzozowie dwóch radnych, bo zaokrągla się zgodnie z zasadą matematyki do góry, czyli jeżeli byłoby 1,51, to mielibyśmy w Brzozowie dwóch radnych, no i wtedy musielibyśmy dzielić numerami, no niestety nie ulicami, bo ich ciągle nie ma. Natomiast jest poniżej 1,5, bo jest 1,45 i zostaje cały czas jeden radny. Okręg numer 12, Białocin, Sadowo-Wieniec, liczba mieszkańców 390. Współczynnik 0,96. 13 to jest Zalesie, Dobki, Brzozówek. Liczba mieszkańców 347. Współczynnik 0,85. Numer 14. Giżyczki, Piotrów, Sewerynów, Wisowa. Liczba mieszkańców 427. Współczynnik 1,05. I 15. Giżyce, Henryków. Liczba mieszkańców 437. Współczynnik 1,07.
To jest 15 okręgów wyborczych, takich samych jak były. No i tak jak Państwo radni macie dołączone jeszcze te dwa, uzasadnienie do tej uchwały i dwie mapki kolorowe, takie z już rozrysowanym podziałem na, rozrysowanym podziałem na okręgi wyborcze. Tutaj ładnie to widać, jak się przedstawia ta gmina, jeżeli chodzi o okręgi wyborcze. No i tak to wygląda. Ja jeszcze może przeczytam, Panie Przewodniczący, projekt tej uchwały, żeby już Pana wyręczyć. No więc tak, uchwała Rady Gminy Chiłów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Chiłów na okręgi wyborcze. Na podstawie artykułu 419 paragraf 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, w związku z artykułem 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych, na wniosek wójta gminy Chiłów Rada Gminy Chiłów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Do wyboru Rady Gminy Chiłów dokonuje się podziału gminy Chiłów na okręgi wyborcze. Paragraf drugi. Podział na okręgi wyborcze i granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik numer 1 do uchwały. Czyli ten załącznik, który przeczytałem. Paragraf 3. Uchwała podlega przekazaniu wojewodzie mazowieckiemu oraz komisarzowi wyborczemu w Płocku. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego, w biuletynie informacji publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń na terenie gminy Chiłów. Paragraf 5. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w Płocku w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 125 na 22 na 2012 Rady Gminy Chiłów z dnia 29 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Chiłów na okręgi wyborcze. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chiłów. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja jeszcze tylko kilka słów odnośnie wyborów. Byłem na Płocku na spotkaniu w Krajowym Biurze Wyborczym. Są trzy terminy wyborów samorządowych, mianowicie 21 października, bądź 28 października, bądź 4 listopada. Najbardziej prawdopodobna data to 21 października, jednak to będzie, jest wiele zmian, jeżeli chodzi o wybory, nie tylko samorządowe, ale każde inne. Zresztą Państwo słyszeli, dwie komisje, jedna będzie przeprowadzała wybory, druga będzie liczyła głosy, czyli łatwo policzyć, jeżeli mamy 6 obwodów głosowania, no to potrzebujemy 12 komisji. Mamy przekaz online, natomiast nie wiem, jak to tam Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze, jak oni to rozwiążą, dlatego że jest grubo ponad 20 tysięcy lokali wyborczych w kraju. No i trzeba by zakupić ten kamer. Czy to jest na to czas? To jest taka kwota, która przekracza zamówienie unijne, czyli procedura jakby zakupu, to jest pół roku bez odwołania takiego. Nie zawsze, takie są zawsze przy takich kwotach. No zobaczymy. Teraz na początku marca, bo jak Państwo słyszeli, jest nowy szef Krajowego Biura Wyborczego. Została wybrana koleżanka, pani sekretarz ostatni ze Skierniewic. Teraz pani szefowa Krajowego Biura Wyborczego ma powołać komisarzy wyborczych. Tak jak w Płocku był jeden komisarz wyborczy, na powiaty sierpeński, płocki, gostyniński, sochaczewski, żyrardowski, to teraz ma być dwóch komisarzy wyborczych, czyli jeden komisarz wyborczy ma być na powiat płocki, sierpeński, drugi na sochaczewski, żyrardowski i gostyniński. No tych komisarzy jeszcze nie ma. Ci komisarze muszą później zatrudnić urzędników wyborczych, którzy będą przeprowadzali wybory w gminach na terenie gminy Chiłów
być takim półuczestnikiem wyborczym. Muszą być ludzie z wykształceniem wyższym, nie mogą być karani, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do takich urzędników trzeba wynająć w skali kraju około 5 000. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Natomiast to są pewne obawy, czy ten czas pozwoli nam, prawda, żeby to wszystko do tego 21 października zorganizować. Zobaczymy. Natomiast no, tutaj potrzebne jest doświadczenie duże przy organizacji wyborów. Mam nadzieję, że nowa szefowa Krajowego Biura Wyborczego takie doświadczenie ma. Ona ma dokładnie dlatego, że była sekretarzem i pełnomocnikiem wyborczym, także, no ale jeszcze do tego są potrzebni ludzie, no dużo tych ludzi, bo jakby zwiększa się w ogóle, no, w samych komisjach, prawda, mieliśmy Adrenie Gmin Miłów, mieliśmy 6, będzie 12, to jest duża różnica. No i na pewno też się zmienia koszt wyborów, przeprowadzenia wyborów. On jest dużo, dużo większy. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zwraca uwagę na to, że brakuje około 150 milionów złotych do tego, co jest zaplanowane na dzień dzisiejszy. No ale to już jest ból głowy po stronie rządu. Rząd musi znaleźć pieniądze, żeby te wybory przeprowadzić. No i to tyle, jeżeli chodzi o te okręgi wyborcze. No jak powiedziałem wcześniej, będę prosił przewodniczącego, żeby jeszcze do końca marca, żeby Rada podjęła uchwałę w sprawie obwodów głosowania. Dziękuję bardzo. Jeżeli jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu. Proszę o głos radny Cieśle. Szanowni Państwo, proszę o szybsze przedstawianie uchwał, bo tak to do tych spraw dłużej, to do wieczora, Otóż nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że mamy mętlę w dokumentach ze stanem faktycznym. Między innymi dlatego wziąłem tą tablicę 18 stycznia dzisiaj, bo to po pierwsze jest symbolika Armii Czerwonej i trzeba to usłuchać. Ja wiem, że dzięki Armii Czerwonej tu wiele osób tu kariery porobiło i wracało. To nie jest śmieszne, no taki jesteś. Słowa tam fizycznego stał się wiadomo jak. Nie wiem, dziwi mnie, że to w ogóle jest takie, że to jest takie śmieszne. Do 2 września był czas na usuwanie tych tablic. Wojewoda mazowiecki zalecił, ale nasi włodarze uznali, że dekolonizacji nas nie będą przeprowadzali. Więc ale proszę do rzeczy, proszę do rzeczy, do projektu uchwały, a nie do naszej sprawy. To właśnie uchwały, panie przewodniczący. To nie jest to projekt uchwały. Więc wojewoda mazowiecki zalecił natychmiastowe usuwanie takich symboli, żeby właśnie nie propagować systemów totalitarnych. Jeszcze są dalsze ulice i być może jeszcze raz będzie trzeba tę uchwałę zmienić. To jest ulica jeszcze zniewolenia, szanowni państwo. Ona tak samo, ja byłem na rozmowie i tak samo się kwalifikuje, to jest jako propagowanie systemów totalitarnych. Jednoznacznie się pojawia. Czyli kolega, jak ma uwagi co do projektu uchwały? Mam to, że za chwilę możemy tak samo. Proszę nie przedłużać, bo sam prosił. Bo przez wasze właśnie, przez waszą niechęć do zmian, będzie trzeba drugi raz to samo robić. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Sekretarz prosi. Chociaż to nie w temacie, bo jesteśmy przy uchwale w sprawie okręgów wyborczych, ale odnośnie jeszcze tej ulicy Mińcy nad Surą. Drodzy Państwo, to nieprawda, że nikt nie miał chęci, bo my zareagowaliśmy jako urząd. Zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców ulicy 18 stycznia, którzy tam, no, tam jest 6 gospodarstw domowych. Wszyscy Państwo byli z każdego budynku. Zresztą
tutaj obecna na sali też pani Wanda była, mieszkańcy na tym spotkaniu chcieli, żeby ta nazwa ulicy została, natomiast to się, jak okazuje, nie stało możliwe. My żeśmy to argumentowali, żeby to 18 stycznia było 18 stycznia, tylko żeby upamiętniało inne wydarzenie, czyli pierwszy Sejm dwuizbowy w 1493 roku. Taki Sejm się pierwszy zebrał, czyli Senat i Sejm, no ale IPN, bo to IPN opiniował dla wojewody tą nazwę, no nie podjął, nie poszedł w tą stronę i została nadana nowa nazwa. Ale jeszcze raz powiem, mieszkańcy jasno wyrazili ich chęć, żeby ta nazwa pozostała, no została zmieniona. Także konsultacje społeczne odnośnie tej nazwy były, no najbardziej to dotyczy mieszkańców, którzy przy tej ulicy mieszkają. Nie dotyczy to mieszkańców, nie wiem, Narw, czy nie wiem, Pieniewa, natomiast tych ludzi, którzy tam mieszkają, bo to się wiąże z jakby zmianą dokumentów. Chociaż ta zmiana, ustawa mówi, że dokumenty są, nie trzeba ich wymieniać po pierwsze, a po drugie, jeżeli jest zmiana, to ona jest darmowa. No natomiast jakąś tam na pewno to czyni, jakiś zawód czyni, żeby no, trzeba jechać, tak, gdzieś tam do urzędu załatwić i tak dalej. Natomiast ta skala nasza to jest jakby mała skala w dużych miastach pod tytułem na przykład Łódź czy Katowice. W samej Łodzi jest 400 zmian nazw ulic, to jest potęga. No i tam się będą borykali z tym, ale to jest już ich problem. Natomiast w skali kraju jest tego bardzo, bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do szanownych państwa radnych, bo projekt uchwały tutaj pan sekretarz w całości przeczytał. Czy mam czytać ponownie? To jest zdanie, żeby nie czytać, może o podniesienie ręki. Dziękuję. To jest przeciwne. Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Pozwolicie, że nagłówki tylko zaprezentuję. Uchwała Rady Gminy z dnia 27 lutego 2018 w sprawie podziału gminy już na okręgi wyborcze. Projekt uchwały składa się z 8 prac paragrafów, tak jak przedstawiał pan sekretarz. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tak jak żeśmy ustalili, ogłaszam w tej chwili przerwę. 10 minut przerwy po prostu na sprawy własne i później spotykamy się na występie młodzieży rocznicowej które upraszczają złożenie wniosku tym rolnikom, którzy mają do 10 hektarów gruntów rolnych i nie mają dodatkowych płatności w postaci płatności za truskawki, czyli owocniki i płatności do wysokobiałkowych. To z kolegą Sołtysem rozmawialiśmy w czasie występu młodzieży. Mianowicie w zeszłym roku deklarował hektar saladery, tak? I czy w tym roku może złożyć wniosek? Nie może złożyć, ponieważ jest zmiana. W tym roku nie będzie deklarował tego hektara, w zeszłym roku było, tak więc wniosek przez internet. Też mam dobre wiadomości dla sadowników, kolegów sadowników, ponieważ sadownicy są wyjęci z obowiązku wypełnienia wniosku przez internet, mogą to zrobić oświadczenie. Ponieważ nie się nie zmienia, co rok jest to samo. Tak więc zapraszam do kochani, bo przyjmujemy te oświadczenia od 15 lutego do 14 marca. Tylko. Co by tu jeszcze powiedzieć? Jest jeszcze droga, taka może nieoficjalna. I to co powiem, to tak nie każą nam o tym mówić, ale jeżeli, bo wszyscy mamy wnioski papierowe. Jeżeli nie możemy sobie poradzić z tym wnioskiem przez internet, wypełniamy go w wersji papierowej, w kopertę i adresujemy na biuro powiatowe Sochaczki.
Agencja jest zobowiązana przyjąć taki wniosek, ponieważ jest to dokument agencyjny, jest stempel, jest to Poczta Polska. Tak więc w ostateczności możemy to zrobić i to też będzie w sile. Jako Izby Rolnicze, Krajowa Rada Izb Rolniczych ma gotowy wniosek do ministra o przedłużenie o miesiąc przyjmowania wniosku. Ponieważ gdyby tak się stało, że ta aplikacja, która teraz nie działa, a która ma niby działać, nie działała w przyszłości, o miesiąc dłużej będą przyjmowane wnioski. I to, co mówię, droga listowna, czyli poczta, też można to wykorzystać. Każdy z nas do roku dostanie wersję papierową. Jest to plan ambitny i na pytania do ministra rolnictwa, no mówi, słuchajcie, no Łotwa, Estonia, Rumunia, tam już 100% zeszło roku wniosku przez internet. No tak, ale u nas jest najwięcej gospodarstw w Europie. Agencja Restrukturyzacji jest największą agencją płatniczą w Europie. Tak więc to jest nie lada wyzwanie, tym bardziej, że sprzęt, na którym pracujemy jako agencja i sprzęt, na którym pracuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego, no jest jaki jest. Także wszelkich informacji, czy u pani Anetki Rozkosz, czy u mnie, czy w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji, chętnie wytłumaczymy i pomożemy. Tak jak zaznaczyłem na wstępie, jutro jest to same szkolenie, które odbyło się w Głowie Wierzchnicy. Zapraszam serdecznie. Ja to rozdam później te oświadczenia. To jest bardzo prosty druk do wypełnienia, kilka informacji, podpis i temat załatwiony. I teraz, korzystając, że jestem przy głosie, informacja dla sołtysów. Moi drodzy, spotykamy się na trzecim powiatowym w Sołtysach 19 marca, to jest Józefa, poniedziałek, godzina 17. Zaproszenia, tak jak co rok, przyślemy pocztą do Was. Mogę powiedzieć, że za gwiazdę będzie pani Ania Seniuk, Madzia z rodziny, Madzia Karłowska, żona Stefana Karłowskiego, 40-latka. Tak więc będzie też jeszcze kilka innych atrakcji, o których nie powiem, bo to takie trochę tajemnica nie będzie, tak? Muszę powiedzieć, że to są trzecie powiatowe i sądzę, że wyjątkowe, ponieważ samorządy gminne chętnie zaangażowały się w ten temat, prawie wszystkie samorządy gminne, samorząd powiatowy po raz pierwszy też i miasto Sochacze. W tym przedsięwzięciu są też wszystkie firmy okołorolnicze, mianowicie Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji KRUS, jest Bank Spółdzielczy, jest Bank Komercyjny BGŻ, wielu innych sponsorów, takich przyjaciół, którzy widzą, że ta impreza się rozrasta, która nabiera takiego koloru i chętnie współpracują z nami jako z izbami rolniczymi. Tak więc zapraszam, jeżeli są pytania odnośnie tych wniosków albo w innych tematach, jestem i służę odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do szanownych państwa radnych sołtysów, czy odnośnie tego tematu macie jakieś pytania? Bardzo dobrze. Ja tylko jedno pytanko do kolegi Sławka, bo mówi, kolega Sławek mówił o tych sadownikach, czyli o tym oświadczeniu, że sadownicy mogą tylko oświadczenie. A co w przypadku, kiedy ten, no, jest to tak zwany sadownik rolnik, czyli że część ma jakby obsadzonego sadę, natomiast reszta areału jest, powiedzmy, pod zbożami. Do 10 hektarów. Jeżeli sadownik ma 30 hektarów, założmy, ziemi, 20 hektarów jest sadu, 10 olnej. Jeżeli ma na tej olnej zboże, kukurydzę lub inną uprawę, która nie jest objęta dodatkowymi dopłatami, czyli nie ma truskawki lub wysokobiałkowych, jest to oświadczenie. Jeżeli sadownik ma 31 hektarów, 20 hektarów sadu i 11 olnej, wniosek przez internet. Tylko nie ma dodatkowych płatności. Lub w zeszłym roku miał dodatkowe płatności, w tym roku nie deklaruje, czyli to jest zmiana. Czyli zobowiązany jest złożyć wniosek przez internet, albo tak jak powiem, w ostateczności wysłać poczną wersję papierową. Proszę o głos, sołtys Gliwice. Ja cieszę, że projekt już ma. A to
to jak nie ma dopłatności do tego, to może nie uprawiać. Ziemia nie musi zarewować panu. Można. Można. Agencja dopuszcza tak zwany ugór. Albo ziemia ożna w dobrej kulturze, tylko 2-3 razy w roku, w zależności jaki porost roślin, przyjechać do talerzówką lub tak zwaną gałęziarą lub opryskać do Roundupem. Nie musi kolega uprawiać tej ziemi, płatności przysługują. Jak niesławę tam mamy ziemię, to on ma tam. Płatności przysługują, faktycznie słowa jakoś wlewy, po co przewracać. To dlatego są do dyspozycji ośrodka, ośrodki doradztwa rolniczego, chociaż taki punkt jak tu jest pani Aneta Rozkosz, dlatego będą trzy stanowiska w biurze powiatowym do wykorzystania i też podejrzewam, że będą pełnili dyżury w tym punktu u nas przy tych stanowiskach pracownicy jednak ośrodka doradztwa rolniczego. I sądzę, że będą służyć pomocy. A ostateczność poczta. To znaczy, to jest narzucone przez Komisję Europejską, a ministerstwo to jest wykonawcą, tak? Ale się nie wątpi, żeby te 100% było tą drogą elektroniczną przyjęte. No niestety my nie mamy na to wpływu, jest to narzucone przez Komisję Europejską, wykonuje to ministerstwo poprzez agencję i ośrodki doradztwa rolniczego. No niestety musimy w tym roku zmierzyć się z tym wyzwaniem, a to jest naprawdę duże wyzwanie. Sądzę, że takie było niedawno hasło, damy rodę, dobra zmiana, więc będziemy twardzi, zrobimy to. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani Anna, bardzo proszę. Może złożyć deklarację. Przy wprowadzaniu tego oświadczenia będzie weryfikowane i pracownik po prostu oznaczy, że już do 5. Nie, tu nie ma wymogu, że musi mieć 18. Tak, czy 19, 21. Tak, po raz pierwszy jak składa, jest traktowany jako młody rolnik i 5 lat. I do 40 roku, tak, do 40 roku. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Zamykam ten punkt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, szczególnie tutaj do Państwa radnych zwracam się z prośbą. Napłynęły ode mnie do mnie od radnych sprawy związane ze składaniem sprawozdań dotyczących dzisiejszej sesji. Bo to są dosyć długie sprawozdania, dyskusyjne, a więc jest taka propozycja, żeby każdy kierownik działu, a więc biblioteka, GOK, hala, te sprawozdania swoje złożyli w internecie. A jednocześnie prośba tutaj do obsługi rady, po prostu, żeby te sprawozdania otrzymali wszyscy radni. W takim przypadku byśmy uniknęli dzisiaj długiej dyskusji, długiej posiedzeń, długiego słuchania czy dajecie mi takie przyzwolenie, ja to przegłoszę. Proszę o głos rady się. W skrócie wszyscy się kierownicy działu wypowiedzą.
tych pań i panów radnych jest za taką wersją złożenia sprawozdań. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwnie? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. A więc jedziemy wersją tą, którą weszło tutaj przed chwilą przegłosowali. Bardzo proszę witną bibliotekę o króciutkie, dosłownie króciutkie meritum. Przedstawienie działalności, ale to meritum, dosłownie. Proszę nie czytać tylko dosłownie dwóch zdań. Po prostu ja chciałam powiedzieć, że moje sprawozdanie jest już umieszczone na stronie internetowej biblioteki. Najprawdopodobniej dzisiaj będzie umieszczone na zakładce Urzędu Gminy, bo już było dane, więc nie wiem, czy mam cokolwiek pytać. No w każdym razie powiem tylko tyle, że ogólnie było 17 imprez, to były spotkania, udział wzięło 737 osób, były to wycieczki, kiermasze, spotkania. No jest to długie sprawozdanie, bo prawie to nie jest. Proszę nie czytać. Chyba nie będę czytać i chciałam tylko przy okazji zaprosić na 10 marca, to jest sobota na Dzień Kobiet. W tym roku na kiermasz wielkanocny od 10 do 17. No i o wycieczkach to będziemy informować na bieżąco. Także do internetu już można wejść, na naszej stronie można przeczytać. Dziękuję bardzo. Czy państwo mają pytania do biblioteki? Nie widzę. Pozwolicie, że przegłosujemy odnośnie przyjęcia sprawozdania i planu pracy na 17. Kto jest za przyjęciem planu pracy i sprawozdania na 18? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. To samo dotyczy hali sportowej. Bardzo proszę kierownika, dosłownie w dwóch zdaniach. Dziękuję za głos. W trzech zdaniach, tak? Tak. Dobrze. Czyli założenia spełniamy, staramy się spełniać. Chcemy, aby z obiektów sportowych korzystało jak najwięcej dzieci, młodzieży, osób starszych. W zeszłym roku byliśmy organizatorami 18 turniejów. Były turnieje, które już od wielu lat mamy, ale przybyły nowe. Takim turniejem, który od 3 lat zadomowił się, jest Miłówka, który ściąga najlepsze zespoły futsalowe tutaj z naszego okręgu. Cóż jeszcze? No. Wpływy, może powiem, jakie wpływy były. 55 tysięcy złotych brutto zarobiła Skala w tym roku, w 2017. Była podwyżka, może związana właśnie z tym, które były wyższe. W zeszłym roku, w 2016 było to około 42 tysięcy. Czy pamiętam ile dokładnie, w tym 2017 było 55 tysięcy. No nie wiem, troszeczkę jestem tak wytrącony z twórczych zdań. Jakieś bieżące sprawy? W najbliższym czasie, 3 marca, mamy turniej odboju, już 6. Z udziałem takich zespołów jak Polonia Warszawa, Krakowia, Kraków, Korona Kielce. Zapraszamy wszystkich. Turniej jest otwarty. Można przyjść, zaczynamy o godzinie 9. Sobota, także możesz na chwilę można wpaść i pokwicować Radę Żunianików, także zapraszam. Dziękuję bardzo. Czy ktoś prosił o głos? Prosił o głos Radę Żunianików. Panie dyrektorze, ja mam do pana
pana takie pytanie, czy panie kierowniku, czy nadal funkcjonuje sklepik pani Małgorzaty? Tak. Dziękuję. Czy to jeszcze pytanie? Czy funkcjonował cały czas i funkcjonuje, nie było ani dnia przerwy. Nie widzę. Pozwolicie, że przegłosujemy sprawozdanie i plan pracy. Kto jest za przyjęciem sprawozdania i planu pracy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie z działalności posterunku. Tutaj szanownego pana komisanta, tak troszkę, żeby to zrobić, te poważniejsze, te grubsze sprawy, bo społeczeństwo jest ciekawe, a więc bardzo, bardzo proszę. Jako sprawozdanie, może nie tak wiele, a te bieżące rzeczy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Jeśli chodzi o pracę w posterunku w Iłowie, to w 2017 policjanci przeprowadzili 51 postępowań przygotowawczych przy 50 w roku ubiegłym, czyli przestępczość na tym samym poziomie mniej więcej. Jeśli chodzi o wskaźniki statystyczne, mniej więcej na tym samym poziomie. Podnosi się trochę dynamika przestępstw kryminalnych do 135%, ale to jest gra małych liczb. Może pokrótce odczytam, ile w tych 50, jakie kategorie przestępstw były. Czyli wśród tych 51 dochodzeń, między innymi było 7 wypadków drogowych, 8 kradzieży i kradzieży z włamaniem, 4 oszustwa, zatrzymano 4 trzeźwych kierujących, 2 przypadki naruszenia zakazu sądowego, 2 uszkodzenia mienia, 1 przypadek posiadania narkotyków oraz 14 przypadków przemocy w rodzinie. Doszło również do 1 kradzieży samochodu. To tak pokrótce, jeśli chodzi o wskaźniki. Natomiast chciałbym w tym miejscu powiedzieć o takich nowych aplikacjach, które policja wprowadziła. Jest to krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Aplikacja internetowa, każdy, kto ma dostęp do internetu, w komputerze, na telefonie, z odpowiednią aplikacją, może takiego zgłoszenia dokonać. W 2017 roku na terenie gminy Iłów było 5 takich zgłoszeń, z czego 3 dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, 1 dotyczyło dzikiego wysypiska śmieci oraz 1 zagrożenie w ruchu drogowym, przekraczanie prędkości na trasie W577. Od 1 lutego funkcjonuje też nowy 6-miesięczny plan działań priorytetowych. W tym okresie ten plan zakłada dążenie do ograniczenia spożywania alkoholu i zachodzeń porządku publicznego w Iłowie, ulica Rynek Staromiejski. No i w tym miejscu nie mogę jeszcze, chciałbym jeszcze wrócić do tego, co pan mój wcześniej mówił. Otóż 15 stycznia otrzymaliśmy przekazanie nowego radiowozu, który został zakupiony z 50% dofinansowaniem gminy Iłów. I w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować jeszcze raz państwu radnym i urzędowi gminy za wsparcie tego zakupu, gdyż ten samochód będzie po prostu nam usprawniał nasze działanie, nasze funkcjonowanie. Także to wszystko, jeśli chodzi o sprawozdanie z działania posterunku policji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana komendanta? Kto radni? Bardzo proszę, koleżankę radną. Panie kierowniku, ja mam tutaj pytanie w kwestii wyborów, bo to może być tak z tego rzadu przydatne. Jakie to są formy, że wszyscy działają? Najogólniej rzecz mówiąc, są to oszustwa internetowe. Najwięcej jest takich internetowych, czyli korzystając z różnych aplikacji, Allegro,
OLX, a ostatnio też i przez Facebooka. Są dokonywane zakupy, które niestety są wykorzystywane przez oszustów do tego, żeby wyłudzić pieniądze. Także bardzo uczulam na te zagrożenie, bo czasami to są dość duże kwoty, 2-3 tysiące, jeśli chodzi o jakieś nowoczesne smartfony, telefony. Więcej to jest przypadków po kilkaset złotych, ale i tak jest to dla budżetu domowego i tak one zawsze też jakaś strata. Przestępstwa te są trudne do wykrycia, bo systemy internetowe i bankowe niestety pozwalają, są takie luki w funkcjonowaniu banków i w funkcjonowaniu różnych tych aplikacji do korzystania z zakupów. Sprawcy, oszuści korzystają z tych luk, rejestrując się na różnych zagranicznych serwerach, na przykład zakup przez Facebooka i nieotrzymanie jakiegoś zakupionego przedmiotu praktycznie w 100% jest niewykonalne, bo Facebook zazwyczaj, jeśli chcemy dotrzeć do użytkownika profilu, Facebook nie odpowiada. Nawet jeśli prokuratura, policja, to w ogóle absolutnie. Facebook odpowiada tylko na prośby o pomoc, jeśli chodzi o zagrożenie terrorystyczne. W żadnym przypadku jeszcze się nie zdarzyło, żeby jakikolwiek uzyskano odpowiedź. Także zachęcam do dużej ostrożności. W miarę bezpieczne są zakupy przez Allegro, bo Allegro, jeśli dojdzie nawet do jakiegoś oszustwa, chociaż sprzedający są w odpowiedni sposób weryfikowani, ale jeśli dojdzie do jakiegoś oszustwa, to Allegro gwarantuje, jeśli zgłoszenie jest na policję, Allegro gwarantuje zwrot poniesionych strat. Także to jest jeszcze w miarę bezpieczna forma zakupu. Natomiast wszystkie pozostałe to niosą ze sobą jakąś dozę ryzyka. Dziękuję bardzo. Prosił o głos Rady Cieśle. Tak, panie komendancie, w ubiegłym roku, to może nie jest do końca do pana nawet zastrzeżenie, nawet w ogóle trudno mówić o zastrzeżeniu, tylko raczej taki komentarz. W ubiegłym roku poprzez instytucję taką jak Melioracja doszło do takiej sytuacji, że ta instytucja niesłusznie posądziła jednego mieszkańca naszej gminy, pana Ryszarda Strzyneckiego, o to, że on zbyt blisko uprawia ziemię i postawił betonowy płot wady. To było fałszywe oskarżenie postawione przez Meliorację. Szanowni Państwo. I tu mam poważne, to nie wiem, czy to nie bardziej do końca uczciwe, była zajmowała tą sprawą komenda powiatowa więcej niż postępny tu w Iłowie. Niemniej jednak Państwo ze sobą współpracujecie. I teraz tak, przyjeżdża policja do tego pana Ryśka, który dzisiaj już jest panem Ryśkiem nieobecnym. Między innymi nie bezpośredniego przebiegu zdarzeń, ale pośredniego, wiem, bo znam sprawę. O co mi chodzi, że czasami instytucje takie państwowe, powiązane z lokalnymi układami, one są w stanie wpływać na niektóre osoby. Ja tak uważam między innymi, bo to przypadków nie ma, że ci panowie, co pozostawali te wezwania o to, że to byli ze mną powiązani, to był mój elektorat. Nikt inny, szanowni Państwo, ludźmi niepowiązanymi ze mną nie miał takich spraw, a tak samo. To taka bardzo, ja nie chcę tu żadnych, jak to się mówi, oskarżeń ferować, ale widziałem, co się działo wokół tej sprawy. Widziałem, że dzięki temu, że
te sprawy medioracji i postawienia. Oni zmuszeni byli iść w pewnym momencie do pana wójta, coś kombinować, może coś się uda załatwić. To była taka, to była bardzo brutalna gra. Niemniej jednak pan Ryszard niewinnie został oskarżony przez policję. On się nie przyznał do tego, że ma ten płot postawiony i że uprawia ziemi, słusznie. Natomiast policja i tak skierowała wniosek do sądu, gdzie nie powinna tego robić, bo jak się nie przyznajemy, to musi się od razu, nie może być wyrok nakazowy, tylko musi się odbyć rozprawa na zasadach ogólnych. No tam ci państwo mieli z medioracji, mieli za publiczne pieniądze i mecenasów, nie byliśmy w stanie. Wiem, jak bardzo pan się gryzł się z tym tematem, bo nie ma nic gorszego, szanowni państwo, jak zostać niesłusznie oskarżonym, a wyrok jednak, może nie duży, bo dla mnie to jakaś śmieszna sprawa była, ale wiecie, jak ktoś całe życie na prowincji przeżył i są po prostu uczciwi często ludzie i nie chcą mieć czegoś takiego. Wiem, jak się gryzł tym tematem. Między innymi skończyło się ta sytuacja, także bardzo proszę, jeżeli ja miałem taką samą, ja miałem tylko nie za pana kadencji, to było dużo wcześniej, taką samą sytuację, gdzie nie przyznajesz się do przekroczenia, tu weterynaria mnie niesłusznie oskarżyła. Ja wygrałem ten proces w sądzie, ale wiem, jak to jest i o tym się głośno mówi sobie, że instytucje, jeżeli tylko skierują wniosek na policję, to już absolutnie jest takiego zwykłego mieszkańca już sprawa nie brana pod uwagę, nie szuka, nie docieka nikt prawdy, tylko już policja w zasadzie, można często powiedzieć, że jest tak, no, bierze stronę tej instytucji, a często, bardzo często to jest w ogóle nieprawdziwe, a wiem, że w takich lokalnych układach te instytucje są wykorzystywane do czasami do gry politycznych, tak? Trzeba to jasno określić. Chcę jeszcze powiedzieć jedną bardzo ważną sprawę, bo tak jak ktoś zauważył, będzie w ogóle taki zwrot akcji w pewnym momencie, że mogą niektórzy rzeczywiście ciśnienia nie wytrzymać i do różnych może sytuacji dochodzić przez no, pewne rzeczy, że tak się powiem, dzieją w tej gminie i to chcę jasno też powiedzieć, że miałem w tamtym roku znaczy nie sprawę, ja zgłosiłem ktoś mi tożsamość i tu absolutnie chcę, żeby to wybrzmiało, bo nie chcę, żeby w jakikolwiek sposób za to, że tam gdzie się pojawiam, żeby na kimś no, wywieszano później, albo sobie ja coś powiem, że tu pan komendant podszedł bardzo profesjonalnie, tak jak żeśmy założyli, natomiast odmówiła, nie umożliwiła, bo ja źle powiedziałem w pewnym miejscu, bo to jest jeszcze gorsze, co zrobiła prokuratora rejonowa w Sochaczewie, bo odmówiła, bo czym innego jest umorzenie się, to czyli próbuje się coś wyjaśniać. Policja nie miała wtedy w ogóle możliwości jakichkolwiek działań operacyjnych, po prostu i tyle. Do policji nie można mieć zastrzeżeń, bo wniosek został przyjęty. Natomiast chcę się jeszcze odnieść do wcześniejszych lat, bo ja już być może jestem tu ostatni raz, jeżeli takie sprawozdanie idzie, to do poprzednich lat, to oczywiście takie sytuacje się zdarzało, że po jednej sesji policja nie była. Z tym, że mówię, poprzednik komendant i ten poprzedni komendant też nie przyjął zgłoszenia o pobicie od jednej pani, zrobił to radny, w wyniku czego ona musiała kierować sprawę na postępowanie takim cywilnym, a to już zupełnie inna sytuacja. Gdyby policja wtedy przyjęła zgłoszenie o pobiciu, w ciągu 7 dni musiałoby takie śledztwo toczyć się z urzędu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan komendant tej kwestii zabiera głos? Znosząc się do tej sprawy z medioracją, no to sprawa już jest dawno zamknięta. Wyrok czy orzeczenie sądu stało się prawomocne, więc
tutaj no, w zasadzie to nie ma nic, nic więcej do dodania. Natomiast jeśli chodzi o tą sprawę z kradzieżą tożsamości, no to prokuratura rozpatruje wszystkie przesłanki. W tym przypadku dokładnie nie pamiętam przebiegu tej procedury, ale prawdopodobnie nastąpiło wydanie postanowienia o odmowie wyszczęcia, z uwagi na to, już jest to postępowanie prowadzone z oskarżenia prywatno skargowego. Poszkodowanemu przysługuje oczywiście złożenie do sądu takiej sprawy. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Mam pytanie do szanownych Państwa radnych. Czy są za przyjęciem sprawozdania i planu pracy na rok 2018? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego. Chodzi o sprawozdanie GOPS. To jest też wielki temat. Bardzo proszę w skrótowym dostępie omówić. Szanowni Państwo, do Ośrodek Pomocy Społecznej coraz to nowsze realizuje zadania. Co rok praktycznie dochodzi nowa ustawa. Obecnie pracujemy aż na 13 ustawach. Największa realizacja to 500 doświadczenie, które po prostu jest bardzo dużym doświadczeniem, dużo wymaga, bo dochody utracone, uzyskane. Nie jest tak, że przypuśćmy cały czas jest jedna decyzja wydana, tylko ta sytuacja się osób zmienia. Na realizację tego świadczenia przypuśćmy wydajemy 5 milionów złotych. Na świadczenia rodzinne, no nie byłam w ten sposób przygotowana, 3,5 miliona. No i pomoc społeczna, też bardzo duże koszty, duże kwoty. Są to trudne sprawy, trudne zadania. No pomoc wiadomo, coraz bardziej się dziękuję bardzo. Czy są pytania tu do pani kierowników? Nie widzę. Przegłosujemy przyjęcie sprawozdania i plan pracy. Kto z szanownych pań planu pracy jest za przyjęciem sprawozdania i planu pracy? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego. Prosimy gospodarza też o krótką sesję tego, co ma grać. Najkrócej to mówił prowadzący, że radni zapoznali się chyba z tym sprawozdaniem, z planem pracy. Przekazałem to na komisji, w wersji papierowej. To tak wyrywkowo to właściwie trudno o czymkolwiek powiedzieć. No, były wyjazdy do teatru organizowane, dwa wyjazdy do Płocka. Przyjeżdżały do nas Gatrzyki, tak, Andrę i Psiku z Łodzi. Głównie zapraszałem na przedstawienia przez szkołę miejscową i naszą szkołę podstawową. Organizowaliśmy, może o koncertach powiem, był organizowany koncert 6 stycznia w Betlejem, jest w nas. 8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Muszę przerzucić, bo jeszcze jest trochę. 30 maja zorganizowaliśmy pierwszy międzygminny konkurs piosenki chrześcijańskiej. Na konkurs napłynęło 57 zgłoszeń z gminy Rybno, Młodzieży, Słowice i Imu. W miesiącu grudnia mieliśmy aż 3 imprezy. Zaczęliśmy od ogólnopolskiego konkursu Młodych Gwiazd Piosenki Solo TVBIS. Zorganizowano go przy współpracy z Fundacją Eda Art w Goszczy. Wystąpiło 29 wykonawców z różnych stron Polski. 9 grudnia mieliśmy koncert Mikołajkowe Spotkanie z Piosenką.
i 29 grudnia facet kolędy pastoralnej. Przy domu działają zespoły takie jak Teorec Finak, zespół śpiewaczy i błokiacy, zespół wokalny Bąble, zespół wokalny Bąble 2, to jest trochę starszy, zespół OK, zespół Teraz My oraz wykonawcy indywidualni, 12 osób, tej 6 do 26 lat. Może ja się skupię jeszcze na co w tym roku planujemy. Najbliższy termin to 8 marca, obchody Dnia Kobiet, już w tym momencie zapraszam panie. W trakcie będzie, na pewno będzie konkurs dla pani Jaka Tunelowa. W roku ubiegłym robiliśmy to po raz pierwszy, w tym roku postaram się zrobić po raz drugi. 8 kwietnia mamy zapowiedziany spektakl muzyczny, muzyczno-wokalny, niezapomniane piosenki. To zespół ze Słubic, jest to i u nas. Następnie drugi m.in. konkurs piosenki chrześcijańskiej i patriotycznej w maju, 25 maja, okazał się okazji dnia matki. No i dalej już nie będę czytać, bo to wszyscy radni mają to przed sobą. A jeżeli chodzi o uchwały setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, planujemy tak, kraj rowerowy śladami jest chyba córą, w sierpniu, gra terenowa dla dzieci, pod którym w trakcie przewidziane są quizy, zagadki, nauka piosenki patriotycznej, odwiedzenie miejsc pamięci, przygotowanie plakatu z stolat niepodległych w czasie zorganizowanej formy wakacyjnej, zatytułowanej przez profesory wakacje. W tym czasie będziemy robić konkurs plastyczny dla dzieci, dla szkoły, Polska Moja Ojczyzna, w wrześniu, udział w powiatowym festiwalu pieśni patriotycznej piosenki żołnierskiej, to wystąpią miłowiacy. W miesiącu październiku, w listopadzie zaplanowany mamy koncert 100 lat wolności, a mniej więcej w podobnym terminie konkurs recytatorski Słowa Wolności po niej płynące, czyli mamy zagwarantowanego jednego aktora startu. Jeżeli jakieś pytania, to mają to wszystko przed sobą, mogą zabierać. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, czy ktoś chciałby zadać pytanie. Nie widzę. Szanowni Państwo, przegłosujemy. Kto jest za przyjęciem sprawozdania oraz plany pracy na rok 2013 poprzez Gminę Ośrodek Kultury? Proszę o podniesienie ręki. To jest przeciwny. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do planów pracy i sprawozdań poszczególnych komisji Rady Gminy. I tu to żeśmy szczegółowo omawiali na wspólnych komisjach, a więc sądzę, że jeśli ktoś z Państwa z Rady ma jakieś pytanie czy potrzebę zabrania głosu, bardzo proszę, a jak wiesz, to przedłużam. Bo czy komisje, czy cała rada, to plan pracy to jest tylko wyłącznie ramowy, a sprawy zachodzą bieżące, rażące, pilne, które musimy bez przerwy wprowadzać po prostu po nowemu, to trudno jest zaplanować. Kto z Państwa planu pracy jest za przyjęciem planu pracy komisji, poszczególnych komisji rady? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przegłosujemy jeszcze dla pracy rady. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem planu pracy i sprawozdania za proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest przeciwny, nie widzę. Przechodzimy do punktu 13.
a więc interpretację radnych i zapytania do radnych. Proszę o głos, o mój wybór. Ale bardzo proszę o uwagę. A obowiązki mamy bardzo duże. Coraz większe. W tej chwili to mamy bardzo dużo tych różnych kartek, różnych tam pism. To musimy wszystkich mieszkańców powiadomić. Tak jak, no może zależy jak która wieś, ale tak jak my mam dwie wsi, ja muszę pisać tej kartki. I tak niektórzy to wrzucić w skrzynkę, dalej nie idzie. I ten wie, tam nie wie. I tak to wszystko się składa. Ale wrócę się do tego, że naprawdę mamy bardzo dużo. Spisywaliśmy etnety na rafach, pisaliśmy piece, czym kto pali, różne rzeczy. Kurczę, jakie tylko na świecie, a to szczepienie, a to wyranie kubika mocinaków, a to szczepienie psów, a to tego i do tego jest sporo. No i teraz tak samo już mam się tam też chyba. Kiedyś to tak się wyszedł, tak już mam się jeszcze, a teraz mamy mało tych osób z tych zebrań. Tak jakby coś tam pomóc tym jednym żołnierzom, to chętnie byśmy. Tak, naprawdę to nie było tak kiedy tego zarejestrować, no ale naprawdę, no prawie za darmo robimy. No. Bo to niby społeczne jest, ale jakby na te paliwo tam, czy tam jakoś to no, zimową porą, to nie da się tam gdzie obecną, za samochody. I tak od domu do domu przejechać, to też rozłożenie samych tych wniosków, za to były te drążeczki na śmieci. I to pozwoli, no to będę tam do wymienienia, ale tam nie będę uczynić. No i dziękuję. Proszę o głos pani sądu zarmistrzy. Ja tak samo odnośnie panie wójcie tych nakazów naszych śmiesznych, bo tam trochę tych pań jest w tej gminie. My dostajemy taki problem z tymi nakazami, że może by można było zrobić to tak jak w innych gminach, że nakazy są ładnie składane, chowane w kopertę, my idziemy, dajemy tylko nakaz sam temu jakiemuś naszemu sąsiadowi czy tam jakiemuś innemu gospodarzowi i nikt nikomu nie musi patrzeć w nakaz kto co jak ma. A my zanim znajdziemy cokolwiek, to ten dziesiąty może przejrzeć nam wszystko, zdąży, bo wzrok każdy ma, nie oszukujmy się. A jest naprawdę dużo pań w naszej gminy zatrudnionych. Każdy wie, jak jest, nie będzie teraz mówić. I tak samo na tych nakazach do podpisów niepotrzebni nam są ci ludzie, którzy u nas nie mieszkają, tylko mają te ziemię. Nie powinniśmy licytować pomiędzy nimi. Te listy powinny być trochę zwiększone. Niech będą ograniczone tylko do tych mieszkańców, którzy mieszkają, a tam, gdzie wysyłane są nakazy, niech tych ludzi u nas na nakazach nie będzie. Żeby był porządek, żeby był jakiś porządek, bo nam to zajmuje kilka dni, żeby to zrobić. Kopeta nie jest zdrowa, jeżeli się nie chce mieszkać, to nie wpuszczają do domu. Świeci, trzeba być kolejno, że to naprawdę musisz pomóc. Proszę o głos przewodniczący Komisji Antyterrorystycznej. Odnośnie potwierdzeń odbioru. To jest mętlik taki, że się w głowie nie mieści. Przykładowo ja na swoim terenie mam, a na większych, którzy mają tak samo jest. To jest nie do ogarnięcia. Ta pani nam mówi, żeby nie odcinać, nie przypinać do tego, bo mają więcej pracy. Przepraszam. A nasze pracowniki nie. My rozcinamy, bo musimy, bo byśmy się pokupili. Na jednej stronie przykładowo miałam Brzozów, a na drugiej mam Mikołaje i tak jest to pojedynczo. Ja bym się pokupił i tak może w samochodzie, które mam cały do roku, nie do ogarnięcia. Dwa dni siedzimy z żoną, żeby to opłacać. To jest... Nie wyobrażam żadne jakie to jest. A później ja już w tym roku doszłem do kody, bo ona mówi, że z pani muszą cieszyć i spinać sobie. To już w tym roku powiedziałam, dobrze, podniemy i ja to zepnę. Już z nami zrobię robotę. Żeby przyjąć na tej karcie, które tego. To jest po prostu.
a jeszcze doszły nam książeczki, które podpisy. No. Ja mówię, chodzi się do domu, do kogoś. Do domu cię się przyjmujemy. Ale dobrze, ale nie. Do domu jak ktoś jeszcze pójdzie, a jak się przed pustką i też jest, to jest nie do domu. Dziękuję za się odgłos, co chciał się zbliżyć. Ja chciałam bardzo podziękować za zbiórkę dla pani właśnie na tą zarzutę. Druga moja sprawa to bardzo dziękuję radnym, którzy nie przegłosowali, żeby Kijowska Straż oddała pieniądze gminie, czego nie mogę zrobić panu przewodniczącemu strażaków. Dlatego, że nasi chłopcy są w systemie krajowym, biorą udział w pożarach. Dobrze, że pan na te walne do nas nie przyjechał. Bo by było gorąco. Pan powinien być ostatnią jednostką, która nie wyjeżdża do pożaru, żeby się udzielać w strażach, które przyjeżdżają do pożaru. Najpierw pan przypieprzył się do Brzozowa, a teraz do Gliwic. Z czym pan pojedziesz do pożaru? Ani biegową, ani pompka dojcą. Jeszcze jedne pieniądze, które mamy tylko za czynsz, mamy oddać gminie? Przecież my już tak Sołecko oddajemy, staraliśmy się na sztandar, sponsoru znaleźliśmy. Pan się powinien czasem zastanowić, co pan mówi. Wieszyce kłaniają się panu bardzo za pana pomysł. Bardzo dziękuję radnym jeszcze raz. Wielki ukłon, że mamy ludzi rozsądnych, którzy takich przepisów pana nie wprowadzają w życie. Wstyd mi jest za to, co pan w ogóle wyrabia. Nie jesteśmy pierwszą jednostką. Jakby pan się udzielił w pożarach, może by pan wiedział, jak to wygląda. Może poprosić chłopaków, żeby następnym razem pana zabrali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o głos radny Krakowi. Muszę odpowiedzieć, bo punkt widzenia, muszę pani sobie powiedzieć, zależy od punktu siedzenia. Jeśli chodzi o pieniądze, które były przyznane 20 tysięcy, to nie były na gotowość bojową dla Pierzyc, tylko na rozbudowę strażnicy. A to jest różnica, że gdy na garaż, na przykład jednostki, które są w krajowym systemie, dostają pieniądze i można sobie za te pieniądze coś wyremontować. Na przykład Jehów zrobił drzwi do garażu. Nie wiem, co zrobił Pierzyce za te pieniądze. Jest taka rzecz, że pani mówi o tych pieniądzach z wynajmu. Proszę pani, dobrą zasadę i tak powinno być, że to nie jest własność straży, tylko jest jednostka z własnością gminy. Umowy, które powinna zawierać gmina z wynajmującym, a nie straż. Nie wiem, jak jest to rozliczane. Dobrze, że pani porusza ten temat publicznie, bo należy się przyjrzeć, jak te pieniądze przez lata były rozliczane. Jaka była umowa sporządzona, jak te pieniądze wpływały, czy do ręki, czy na konto straży. Bardzo dobrze, że pani to porusza. Być może nie ma żadnych dokumentów, ile ta pani płaciła za ten strach. I nie może być tak, że jednostka w Pierzycach musi dostać pieniądze na rozbudowę strażnicy. Bo tam nie zachodzi potrzeba rozbudowy tej strażnicy. Gdyby było to na jakiś remont garażu, czy to bardzo dobrze, ja sam z nieboszczykiem już przewieźliłem do Warszawy, jeśli dostali pieniądze na budowę garażu w Pierzycach. Natomiast ja muszę patrzeć jako prezes strażny, bo pani tak to było oceniła, a poszedł wniosek na wszystkie jednostki, nie tylko na Pierzyce, czy w Brzozów, czy inne. Jest jedna jednostka na Łaziskach, gdzie jest budynek pod Eternitem. Jedyny budynek użyteczności publicznej na gminie, który jest pod Eternitem. Mój wniosek był taki, że te 20 tysięcy, żeby urwać i 10 tysięcy przeznaczyć na wymianę Eternitu w Łaziskach, ponieważ wchodzi nowy program odnawianych źródeł energii i ta jednostka jest pozbawiona założenia tych paneli na tym dachu, bo na Eternit nic nie było, paneli nie włożył. I gdyby te pieniądze były, jeszcze raz podkreślę, na działalność bojową, tak jak pani mówi, to nie byłoby sprzeciwu. Natomiast było to rozbudowa strażnicy.
My mamy tyle inwestycji rozpoczętych, należy skończyć. Kontynuacja budowy jest strażnicy na Warta. Nie możemy wszystkich za 20 tysięcy, jak pani by rozbudowała? Przepraszam, gdzie pan był, jeśli pan mówi, że pracował pan z panem Bruszczem, że postawiliście remisję u nas bez planu? Ja co pan wiem, wtedy robił, że nie było pan? Gdyby była remisja na plan, dostalibyśmy z Unii pieniądze na rozbudowanie na przykład. Ja nie wiem, co było w tym. A nie wie pan, a ja wiem. 20 lat, to co, co pan mówił? Przecież pan 20 lat i nie wie pan, że wszyscy bez planu postawione. Tak na wykład, to choroby by pan nie powiedział. Ale gadanie to się z tym, co się dzieje. Ja się nie będę z panią... A ja z panem. Ale dziękujemy panu bardzo za propozycję. Ja jako prezes gminny muszę wszystkie wnioski przecież nie tylko je. Proszę mi o głos pani sołtys. Proszę pani Bartosiakowa, proszę. Przepraszam panie przewodniczący, ja powiem tylko, że jeżeli pan prezes tak się wypowiada o wszystkich jednostkach, nie jestem przeciwniczką zmiany dachu w łaziskach, ale oprócz tej jednostki jest jeszcze jedna jednostka na terenie gminy, o której pan prezes notorycznie zapomina i tutaj co do Giszy to chylę czoło, bo znalazło się wielu przeciwników przeciwko tej straży. Jeśli tak sprawiedliwie pan prezes mówi, tak jak pan prezes sprawiedliwie mówi i tak dzieli, no to dzielmy naprawdę równo. Ja powiedziałam, nie dzielmy chodzi o Załusku, ale panie prezesie, przepraszam pana bardzo, stawiam się tutaj ostro za koleżanką, nie tylko, że jest moją koleżanką, tylko z powagi tych spraw, które tutaj omawiamy i w pokoju numer 10 tak samo. Także nie zauważył pan tej jednostki na swojej drodze, którędy też pan przemierza. I zapomniał pan, bo jeżeli wymieniamy dach, to na tamtej jednostce fotowoltaikę można położyć, bo jest blacha, prawda? Ale ominięto z wszystkim. Mówi się tutaj koleżance, że powinna ogrodzenie zrobić. No wszystko w porządku, tylko co ona ma sama o wszystko walczyć? Dobrze znamy sprawę, jak wygląda Załusków tutaj na naszej drodze. I znamy sprawę tu, ze stołu. Może nie akurat w Gochu, ale... Więc panie prezesie, jeżeli dzielimy, to dzielmy to sprawiedliwie. Dzielmy wszystkich sprawiedliwie. Powiedziała tu pani, że brano z wynajmu. A jak Iłów brał pieniądze i rada miała się spotykać na wielu spotkaniach? Tak naprawdę ja sobie przypominam sobie, że zgodnie z tą umową, którą rada przegłosowała, raz spotkaliśmy się na terenie OSP Iłów. Także bardzo proszę, jeśli sprawiedliwie używamy tego słowa, róbmy to sprawiedliwie. Dziękuję bardzo. Ja tylko odpowiem tu radnej, że pani prezes Załuskowa nie złożyła żadnego wniosku o jakieś dofinansowanie do tej jednostki. Natomiast z łazisk był wniosek złożony. Prosiła pani sołtys tutaj i... Ja to tak na inny temat. Chciałabym podziękować także. Wiemy już, jak można iść w naszej gminie załatwić sobie różne inne sprawy. Odnośnie do pana Przemka. Dziękuję panie Przemku, że mnie ostatnio przyjąłeś. Czekałam 10 minut, powiedziałeś, że masz bardzo ważnego interesenta, z czego się dowiaduję od sekretarki, że tam jest tylko pan Arek. I zamknął pan drzwi. Jednego tylko żałuję, że nie nagrałam waszej rozmowy, waszego dialogu, waszego śmiechu, a ja musiałam niestety wyjść, no bo mnie nie słuchałam puszczone. Także dziękuję za załatwienie spraw w gminie. Nie, to ja wiem, że to jest dość trudne, znudziłam się wam, wiem, bo za to chodziłam, bo przeczekałam. Zaraz, panie Przemku, zaraz. Ale nie byłam w sprawie wtedy już wody, tylko byłam w sprawie wdowy na naszym terenie, której rozkopano drogę i chciałam ci tylko powiedzieć, żebyście o niej pamiętali, że jak puszczą roztopy, żebyście jej znali, bo dziewczyna jest sama i nie będzie dawała rady z trójką dzieci się poszły po tej drodze. Także dziękuję, że musiałam tu publicznie mówić, bo miałam drzwi zamknięte. Pani sołtys byłaś, to prawda, znaczy nie czekałaś 10 minut? Nie, czekałaś, nie czekałaś, to jest twoje słowo, a moje jest takie, że nie czekałaś. Ja też pożałuję, że nie nagrałam, powiedziałam. No dobrze, tak, będziemy się teraz przesuwać. Nie czekałaś 10 minut,
nie było żadnego ważnego spotkania. Tylko powiedziałem, nie poczekaj pani sołtys, czy kiedykolwiek nie rozmawiałem z tobą w gminie, albo nie, zawsze, inaczej zapytam, czy jak ktokolwiek przychodzi, to ja z kimkolwiek nie rozmawiam. Teraz czuję, że się znudziłam. Nie znudziłaś się. Pani sołtys, ty się nie możesz znudzić. Pani sołtys, ty się nie możesz znudzić, więc nie wiem w ogóle, jak skończyłem rozmowę, wyszedłem po ciebie, ciebie już nie było. Nie, no bo ja uważam, że no słuchaj, ja też nie jest tak, że ja czekam. Ale ja zawsze przyjmuję wszystkich sołtysów i wszystkich. Panie Przewodniczący, przyjmowałeś zawsze i wszystkich. Wtedy oczy wielkie zdziwione te że ja stoję. Ale ja nie zrobiłem wielkich nigdy. Nawet nie dużo. Powiedziałem, poczekaj chwilkę, panie sołtys. Poczekaj pani chwilkę, panie sołtys. To nie była chwilka. Moje dziecko wtedy było chore, zaczęło się nagle budzić. Ale to trzeba było powiedzieć. Słuchaj, nie mogę, muszę iść. Dlaczego ja brzmi są zamknięte? Będziesz, że masz bardzo ważnego interesanta. Nie mam bardzo ważnego, nie mam ważnego. Dobrze. Ja cię zapraszam zawsze, nawet po godzinach pracy, kiedy chcesz. No dobrze, jak tak uważasz, to jest twoja sprawa, natomiast ja staram się zawsze każdego przyjąć i mam nadzieję, że tak wszyscy myślą. Nikogo nie, nigdy nie powiem, żebym sobie poszedł albo nie wchodził i tak dalej. A nie wiem w ogóle z kostem, czy ty zawsze z tobą rozmawiam i zawsze, a jeżeli tak uważasz, to teraz nie uważasz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głos radna Mikołajczyk. Dziękuję za głos. Nie wiem jak zacząć, bo ostatnio coś mi zabiera mowę na tych sesjach, no ale dzisiaj muszę. Pierwsza rzecz, z czym bardzo po prostu noszę to w sercu, powiem szczerze, że państwo sołtysi pierwsze się upominacie o swoje. Ja noszę w sercu to, jak pani sołtys z Giżyc mówiła o pomniku, ale chwilę, ja naprawdę dziękuję ci, ja nie mogłam tego wcześniej powiedzieć, jak mówiłaś przy pomniku, co się stało, jak pokręcono sprawy, jak to wszystko wygląda. Ja przepraszam, proszę. Ja miałam w rodzinie wojowników, który mój pradziadek został spalony w stodole na Hendrykowie, a mój wujo powieszony w Kuczkowie, bo należał do tej i Polak ich zdradził i chłopaków powiesili jak psów za to. Więc takich badarów ja nie mogę spokojnie słuchać. Nie dla takiej polskiej gminy, żeby takie... Ale nie wiem, czy... Nie wiem, pani sołtys, czy mnie tak pani sołtys odbiera, nie, bo do czego innego zmierzam, naprawdę do czego innego zmierzam, no. Wtedy jakoś mi zabrakło słów, bo pani sołtys mówiła rzeczowo, mówiła co ją boli. Jeden powie, nie drugiego, poprze, trzeci poprawi, sprawa rozmyta. Pierwsze to, co ja widzę, pewnie już od 20 lat około, jak tylko ja tu weszłam do rady, proszę państwa, zawsze podchodziłam z wielkim szacunkiem do sołtysów. Zawsze broniłam waszych diet, czegokolwiek, bo uważam, że wy jesteście poszkodowani. Nie. Jestem świadkiem, gdzie się podwyższa zawsze pensje. Podwyższa się i nam. Nie mówię, że nie. Nie mówię. O was się zapomina i nie ma jak to poprzeć. I niestety, jak ja coś mówiłam, chciałbym, żeby było na przykład po mojej wypowiedzi to, co dzisiaj tutaj słyszymy, że jednak wy widzicie, że jest coś nie tak. Nikt mnie nie poparł. Nikt z tej strony nic nie powiedział. Ja takie odczucie miałam, że jakby jakaś lekka, nienawiść, nie wiem, no pomóżcie mi, jak to określić, że nie ma spójności, nie ma spójności pomiędzy radą a sołtysami. Dzisiaj jestem mile zaskoczona i dziękuję tym, co się tutaj wypowiedzieli. Tutaj dziękuję, bo już moja koleżanka widzi, że ja brakuje mi słów, tak mi pomaga. Ja chciałam troszkę o straży w Załuskowie, w ogóle o Załuskowie chciałabym jako całości powiedzieć. Ja to mówię na komisjach, ja to na sesji, kiedy jesteśmy sami radni. Proszę państwa, Załusków jest poszkodowany. Załusków nie ma poparcia od wójta, od rady powiatowych, od nikogo. Jeśli chodzi o straż, proszę państwa, niech prezes Krakowiak powie, ile on złożył wniosków, a ile
ile wziął pieniędzy bez wniosku. Niech powie, ile ja złożyłam wniosków i to było pobożne życzenie. Niech powie, jak to rozplanowane było 6 tysięcy pieniędzy. Co tam nie było, na co je wydać? W Załuskowie jakiście zabrali? I o tu o sprawiedliwości się mówi? Na Załuskowie to tylko nie wstała. Przyjechać, ładnie zdjęcie zrobić, wrzucić do gazety, wrzucić do internetu i sprawa załatwiona. I tu też, ja już jestem przy głosie Państwu radni, czy Wy wiecie, co to się w Załuskowie, bo tak, ja wiem, każda droga potrzebna. I tam, no Piotrów, chwała Bogu, przecież nie powiem przeciwko Piotrowowi nic, bo są ludzie, którzy korzystają z tej drogi, niech będzie, ale Wy wcale nie dbacie o ten Załuskow, jako powiat. Macie tam swój zakład wychowawczy, dom na szlaku, piękna nazwa, ale Wy nic po głosy później przyjdziecie. A tak to Was nie ma, bo tu nie ma i tu nawet i na sesjach nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos radny Wiśle. Panie Przewodniczący, czy my tak już przeszliśmy do spraw, czy jeszcze cały czas widzę, czy razem połączyć? Razem to połączyć. O, to bardzo, bardzo dobrze. Szanowni Państwo. Rywalizujemy zawsze ze sobą o różne rzeczy i sprawy, ale w gruncie rzeczy to wszyscy jadą na tym samym wózku, a mam przecież naszym wspólnym takim powinnością, że jest radnych i sołtysów, to służenie dobru wspólnemu. A jak się służy dobru wspólnemu, to służy się w jakimś sensie sobie. Otóż ja zacznę od spraw dla mnie najważniejszych, ale to nie jest tak, że one nie mają wpływu, bo to, czego byliśmy świadkami przed chwilą tych patriotycznych uroczystości, to właśnie one się stąd biorą, że gmina chce i ma aspirację zostać patriotyczną. Myślę, że jakoś czołówka jest, szanowni, moja jest. Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie, żebyśmy uczcili symbolicznie pamięć żołnierzy niezłomnych przy tablicy pamiątkowej pułkownika Łukasza Cieplińskiego w Wilkowicach, gmina Młodzieżni. Ja tam zostawiłem na stoliku ulotki, to jeżeli ktoś jest zainteresowany, to czyta i przyjedzie. To bardzo taka trudna jest, bolesna historia i w ogóle nikt tak naprawdę o tamtych latach, on niedawno są pani z panią Anią porozmawiałem, jej ojca zmęczono. Pani Ania przyjedzie, coś poopowiada więcej, myślę. Szanowni Państwo, zbulwersowała mnie sprawa. To było w listopadzie, kiedy nie było mrozu, drogi gminne pływały, było wodociągowanie u nas na terenie, drogi pływały, nie było się kto zająć drogami, natomiast widziałem z oburzeniem i to mówię, mam nadzieję, że wszyscy tacy sołtysi nie są, żeby przedkładać dobro swoje prywatne nad dobro takie publiczne, to jest, to uważam, że takie osoby nie powinny pełnić funkcję. W tym czasie właśnie, kiedy my żeśmy sobie nie radzili z drogą gminną, drogą publiczną, robiona była droga prywatna dojazdowa do sołtysa, który mnie atakuje nieraz. Myślę, że to była taka nagroda za skołatane nerwy, szanowni Państwo. Kto za to zapłaci, ciekaw jestem. Są na to jakieś dokumenty? Przecież to są przestępstwa normalne. Co wy robicie? Prywatne drogi publicznymi środkami. Druga sprawa. Powstają wódki na terenie, mówi się ciągle pieniędzy później, jak coś nie. Wódki takie dla turystów. Nikt nie wie, ile ani one kosztują, gdzie one były, w którym momencie przegłosowane przez radnych. To jest, uważam, że to jest to bardzo nieuczciwa sytuacja. Następna sprawa. Moim zdaniem lobbujecie na rzecz firmy, która wodociągowała. Firma powinna tylko wodociągować główną nitkę, natomiast jeśli chodzi o przyłącza wodociągowe, to powinno być szereg różnych firm i najtańszą by sobie mieszkańcy wybrali. To lobbujecie, organizujecie jakieś zebrania, spotkanie i tylko się jeden głos, jedna narracja jest. Tyle musi kosztować. Drogo jest.
Druga rzecz, co tu padło, jaka prowokacja misterna, ten pan Banasiak teraz już sobie to wszystko analizuje. On ją celowo, ten wodociąg, uszkodził tam u nas po to właśnie, że pan wspomniał o, jak inne firmy się wezmą za przyłączanie, to zaraz uszkadzają. Kilkadziesiąt metrów sześciennych wody wylane i naprawiała i firma Banasiaka, i naprawiała i firma Bando. Później to przyłączę. Droga zablokowana. Też ciekawe, kto za to zapłaci. Kolejna sprawa. Działki są gminne, które się uzbraja w wodociąg. I teraz słuchajcie, szanowni państwo. No pod pretekstem, że tam ktoś mieszka. Się uzbraja specjalnie, się pieniądze płaci tej firmie, żeby tylko właśnie ona przyłączy zyskała. Jak się ją będzie sprzedawało, to się powie, bo to oczywiście będzie sprzedaż później, ja to już sobie wyobrażam, kto kupi później tą działkę, to się powie, no tam na tej działce to nic nie ma poza tym przyłączem wodociągowym. Czyli się nie weźmie, nie wycofa tych pieniędzy w żaden sposób, bo tam powiedzą, mamy druga działka gdzieś tam przy drodze, to tylko w zasadzie można wziąć tam 5 tysięcy czy ileś, a więcej nie. Nie oddano mi tej ziemi, jeszcze prowokację zrobiono właśnie, ten pan Banasiak. On to w ogóle nic nie ma do tej ziemi, tylko jego córka ma. On w ogóle się tam nie powinien pojawiać. Ona jedynie mogła, jeżeli by, ale też nie mogła, bo ona nie ma drogi dojazdowej. A on celowo 17-tonową koparką wjechał na mostek, taki słaby te mostki są tam takie, wiecie, takie melioracyjne, żeby go być może zarwać, tak sobie myślę, bo po co, kto tam taką maszyną by na tą działkę wjechał? Jak tam zarwie, to wiadomo, że ja tam nie będę miał całkiem znaczy będę miał dojazd, tylko naukowo będę musiał być. Tak, takie tu się sytuacje zdarzają. To, co mówiłem, zdjąłem tablicę i możecie, jest pan komentarz? Nie ma. To jest przestępstwo za wykroczenie. Za wykroczenie się nie traci mandatu. Gdybym ją wziął ze sobą do domu, ale ją zostawił. Każdy zezna, że jej nie uprawnił, tylko zdjąłem, bo wykonywałem zalecenie wojewody i IPN, które już powinno być, ta tablica już powinna we wrześniu zniknąć, tak naprawdę. Czego wy bronicie? Organizujecie jakieś macie patriotyzm. Dokładnie, patriotyzm nie można to i dobry temat. Macie u nas w Biłowie, ilu jest żołnierzy pochowanych? Ponad 1000 z ulicy Walina. Do czego wy bronicie? Armii Czerwonej? To Armia Czerwona to jest symbolika 18 stycznia, to jest wyzwolenie w 1945 roku i Sochaczew i tutaj okolice, ale to nic nie ma wspólnego z naszym dobrem, z naszą jakąś wspólną historią, żebyśmy uczcili. Takie właśnie tablice trzeba jak najszybciej usuwać. Dziękuję. Ja na gorąco, jeżeli tak od razu mogę, jeszcze odnośnie tej ulicy, bo nie wiem, przecież tą tablicę można zabrać na pamiątkę. Bo w tym tygodniu, jeszcze najpóźniej, w przyszłym tygodniu tam już zawisną nowe tabliczki bitwy nad Bzurą. Natomiast no, Rada zagubiła te tablice, to Rada może przegłosować, można dać na pamiątkę. Na 17 stycznia, może, że taka ulica była w Biłowie, nikt nic nie broni. Natomiast to byli było spotkanie mieszkańców w urzędzie. Jak powiedziałem, była tutaj pani Wanda obecna na sali. Była jeszcze jedna propozycja, żeby, właśnie pani Wandy, żeby ta ulica miała inną nazwę, natomiast przegłosowano, żeby ta nazwa została. Tu nikt nie broni, tylko to mieszkańcy chcieli, żeby ta nazwa została, dlatego, żeby nie mieli kłopotów. Natomiast 18 stycznia był, 17 stycznia też był, 19 i tak dalej, te daty były, więc. Ale to nikt nie broni, tylko ja mówię, jak było. Jak było, że ci ludzie byli w urzędzie i takie spotkanie się odbyło. Dziękuję bardzo. Natomiast tabliczka może na pamiętać. Prosi o głos panie żołdy. Dość mało. Ale bardzo proszę zebrać to wszystko w jedno całe. Że naprawdę im pomożecie i naprawdę jakoś wspólnymi siłami z tymi mieszkańcami założycie to, co było naprawdę takie.
bo płacić 12 osób, 6 000 to jest naprawdę duża kwota. Także 2,5 to jesteśmy w stanie, ale nie takie pieniądze. Także dziękuję. Proszę o głos radny powiatowy Andrzej Grobarek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w odpowiedzi na to, co mówiła Pani Radna, ja chcę powiedzieć, że zarząd naprawdę się pochylał nad stanem dróg. Na stanem dróg, co powiedział, jest tyle dróg do zrobienia, że jest nie sposób na wszystko znaleźć pieniądze. Zostały zabezpieczone w budżecie na ulicę Wyzwolenia pieniądze, no w tej części, o której ja już mówiłem. Został złożony wniosek na dalszą kontynuację tej drogi w kierunku Łazisk do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Niewielka to będzie kwota, ale no przynajmniej jedną jako całość tej drogi. Następnie 150, ale zawsze jest tam jakieś pieniądze. I to też nie było tak, że to była jedna ta droga, tylko kilka dróg i z tych dróg na pierwszym miejscu została ustawiona ta droga. Moi drodzy, szanowni Państwo, tych dróg takich potrzeba w kierunku Giżyc. I też mówimy, ciekawe kiedy będą pieniądze. Pani starosta miała się z wojewodą umówić na rozmowę, żeby może uzyskać te pieniądze. Ale takich dróg to jest w kierunku Załuskowa, fatalny stan z mostem. To jest jedna rzecz. Już wymaga w kierunku Wieńca, szczególnie na odcinku Brzozówka, w kierunku Seferynowa. A już jest tutaj przełomy są w kierunku przynajmniej do Narw, którą należałoby poprawić. I chcę powiedzieć, jeśli chodzi o Załusku, to Zarząd Powiatu i Rada Powiatu podjęła też decyzję o rozbudowie ośrodka w Załuskowie. Bo drodzy Państwo, gdyby tej decyzji nie było, to musielibyśmy na pół ten ośrodek zrobić. Dlatego, że nowe standardy wchodzą od 2020 roku i przygotowujemy dokumentację na tą nową część, bo na pałacu nic nie można zrobić, o odbudowę całości piętra, żeby ten ośrodek Mieniów pozostał i ludzie tu mieli pracę. To też jest dodatkowy wysiłek do tego, żeby ten ośrodek funkcjonował i ta część naszej gminy. Dziękuję bardzo. Ja, szanowni Państwa radnych powiatowych, chciałbym poinformować, że następna sesja będą drogi, między innymi drogi powiatowe. Będziemy się rozmawiać pod koniec marca. Terminu jeszcze dokładnie nie znam, bo muszę to zostać w karni uzgodnić, ale temat drogi powiatowe i gminy. Panie Przewodniczący, ja tylko powiem, że 25 jest niedziela domowa, więc raczej pod koniec marca tego roku nie będziemy w tym tygodniu. Względnie będziemy po jajeczku tydzień po okresie. Żeby to zrobić w tym wielkim tygodniu, to trochę tak nie pasuje, ale zastanówmy się. Tak, bo ja nie mogę. Mogę? Tak. Proszę Państwa, miałam nie zabierać głosu, ale tak mnie serce rozbrało, bo to straż Ignacy Łazicka, że coś odrobnego. Proszę Państwa, tam jest wykorzystana każda złotówka. Każda złotówka. Oni to robią wszystko w czynie społecznym. Niech pokaże druga straż, która tak się mobilizuje i tak robi jak oni. Ja będę za nimi stała mówię. Chcecie, to wierzcie, chcecie nie. Dziękuję bardzo. Nasza straż to będę stała za nią. Ale druga straż, byśmy z dowolę reperowali chłopaki, zabrali na rodzicastwo. Szanowna Teresko, ja znam trochę Giżyce, widziałem Iłów. Nie obchodzą Giżyce. Widziałem Iłów, strażacy są oddani duchem i siłą swoje jednostki, a więc wszyscy pracują. Ja bym chciała mam pytanie do Państwa.
Danielka, proszę się ręki. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, od dłuższego czasu, wie pan, żeście zauważyli, od dłuższego czasu zauważyliście, że jestem bardzo źle traktowana jako 20-paroletni sołtys przez radnego Marcina Cieślaka. Powtórzyło się to dziś i z przykrością muszę stwierdzić, że taką opinię, jak takie słowa, jakie dzisiaj wypowiedział, jest mi bardzo przykro. Jest mi bardzo przykro, bo nikt mi tego, może z koleżanek, kolegów, zebranych osób, nie potrafił mi powiedzieć, jak Marcin tak dziś. Nie wiecie państwo, do kogo kierował te słowa, ale to były kierowane słowa do mnie. W listopadzie rzeczywiście prosiłam tutaj wójta, że samochód wolnego nie mógł do mnie przyjeżdżać. Była bardzo droga rozjeżdżona. Wójt mówi, co będę mógł to zrobić. Myśmy te drogi, te doły, które były, wybrusowali. Mieli między innymi ja z synem, te doły najgorsze były zasypane. I za przyzwoleniem wójta pan Rafał przywiózł mi może niecałe 3/4 przyczepy piachu. A zatem byłam posądzona, że droga była wybrusowana, wywieziona. I proszę bardzo, proszę niech mi ktoś powie, czy wielkie nadużycie zrobił wójt, przysyłając mi pół przyczepy piachu. Piachu, nie żadnego gryzu, nie żadnego leszu, nie żadnego żwiru, tylko czystego piachu. A z własnymi rękami żeśmy wygruzowali to, co było najgorsze. A to jest, a nieprawdę się jej Marcin cisza. Druga sprawa, chodzi o wodociągowanie. Wodociągowanie było zrobione. Łady, Arciechów, Bieniew. Ale wodociągowania nie było robionego u mnie, bo u mnie wodociągowanie było zrobione 4 lata temu. Ale ludzie są przysyłani z innej wioski po to, żeby czerpać wiadomości, ile ja zapłaciłam za przyłącze. Za przyłącze w tym roku w ogóle nie płaciłam, bo w tym roku nie przyłączano go. I znów ludzi jest zbuntowane, że budnikowej to wodociąg był doprowadzony do samych budynków i nie płaciła za przyłącz. A ja jestem bardzo dobrą. Wie pani co? Nie pani pierwsza. Martę posądzili, że wójt samochód jej kupił, jak kupiła. Ja to zrobiłam, wójt mi dał na płot. Mówię, tak, on ci wójt tobie da. To są takie po prostu. Ale powody. Nie miał na tyle zwinnej odwagi, żeby kogoś zniewalić i zabrać się i wyjść na kogoś. Nawet nie powiedzieć do widzenia. To gdzie jest kultura? To gdzie jest kultura? Gdzie przychodzi na posiedzenie sesji, podpisuje mnie listę i wychodzi. Ja za to będę cierpiała. Zaraduję wam tutaj, koleżanki i koledzy, że ja znaczy poniosę od niego konsekwencje, żebyście zapamiętali. Naprawdę. Bo to jest człowiek bardzo złośliwy. Ja mu miałam powiedzieć do widzenia, bo on był i ani ja w ogóle miałam nie za przyłącze miałam niezapłacone, bo w ogóle w tym roku nie miałam. Ludzi buntuje. Buntuje ludzi przeciwko temu, że przyłącze są nie tak zrobione, że powinny być załatwione, że gmina powinna założyć zadatki. Zamykam już dyskusję. Bardzo proszę panie sądzie. Bardzo proszę. Szkoda na samego naszego radnego. Nie. O się nie upominała, na wsi powiedział, że teraz ludzi wysyła do mnie i mówi, idźcie do swojej zostały, nie wam za będę płacić. Jak wam założyła taką drogę, to nie wam za będę płacić. I o to życie mi wchodziło, jak chodziłam do tej gminy, no to robi tą wodę, bardzo było taniej, że było inaczej. Bo jesteśmy teraz źle postrzegani jako sołtysi. Jedna ma za free, druga zrobiła za drogo. No ale to jest właśnie to pokręstwo takie. No, ale mówię, że bardziej powinien współpracować z sołtysi. Ale nawet na jednej sesji, czy choć na jednej sesji upomniał się za mną, że chcę wodę, upomniał się, czy idzie wszyscy razem. Proszę, nikt się nie może, w ogóle się nie może. A twierdzi, że to tak. Prosi o głos. Przewodniczący Wodrzejewski. Proszę państwa, przysłuchuję się temu wszystkiemu. No, chciałbym tutaj, nie wiem, kolega Sołtys, jest. Proszę państwa, no,
trzeba przyznać, że tej pracy co tydzień mają coraz więcej, bo to mam te książeczki. To przecież jeszcze na wodę nie było, to już w roku tego może na wodę. To takie jest trochę niewdzięczne to chodzenie do tych ludzi, bo niektórzy to trochę narzekają sobie, a to tych nakazów jest pewnie po trzy, po cztery do jednego domu. A te że szukanie tych kartek to jest obłęd w ogóle, bo są te niepotrzebne kartki, jak była pani to powiedziała. I taka rzecz, że nie alfabetycznie to jest opisane, bo na przykład jak ja mam Kiciński, to jest tak na jednej kartce dwie osoby, na drugiej dwie i na trzeciej trzeba przerzucić. Bo niestety, jak na małym kolekcji jest tego nie dużo. Ale jak w Zatowie, w Ciebach, czy w Głowie, czy na Skórnie, czy tam inne kolekcja, to jest, jak ja mam 70 parę sztuk do odniesienia, kolega ma tam te 300, to trzeba pochodzić. A jak powiedział kolega, na punkcie się to robi, czy w samochodzie, na prawie, rzadko to puszczy do domu. Ale nie wymagamy tego, uważam, żeby to odnieść się te podpisy zewnątrz. Proszę Państwa, ale chodzi o te teraz wyposażenie. No tutaj to jest sprawa, jest wójta, pani skarbnica, po prostu do duchu uważa, że z tych sołtysów małych prawec. Bo oni naprawdę mają tą kondycję, mają z tych podatków, no bo te największe sołectwa, no to ta kondycja trochę tam nas ratuje inaczej, nie? To jakoś może to inaczej ująć, no nie wiem, jak to zrobić, ale jakoś trzeba to zbawić i jakoś pomóc. Dalsza rzecz, wrócę się do kolegi tego Marcinia, uciek nie chcę nas słuchać widocznie, ale proszę Państwa, takie zachowania do tego, ja jeszcze jestem 4 kadencje w Radzie, nie spotkałem takiego człowieka, który mówi o demokracji, ale ja tu demokracji nie widzę w naszym kraju, bo demokracja to mówią, że od dziecka wychować przez 20 lat czy 25, dopiero może policzyć demokracja, bo ona powstała od razu. Proszę Państwa, nie widzę już demokracji, bo jak ktoś się wypowiedział, że mieszkańcy się zabrali i nie chcieli ulicy tego 18 stycznia, tylko zrobił im wojewoda tego wydatku. Proszę Państwa, jaka to jest demokracja? Jeżeli społeczeństwo czegoś nie chce, a jedna osoba zaciągnie w rzeczki, robi to wbrew tym mieszkańcom. To nie ma demokracji, to jest dyktatura. To jest dyktatura. Wrócę do prawnego Cieślaka. Proszę Państwa, bo on dużo głosów zajmuje na te różne tematy, ale takie zachowanie prowadziły ostatnio wspólne komisje. Miałem taki zaszczyt. Proszę Państwa, przyszedł spóźniony, wszedł tak jakby nie do w ogóle pomieszczenia publicznego. Tak jak do obory, ale do obory to się rozbierzał, też się nie wiem. A tutaj nic, usiadł. Koleżanka, sekretarka podniosła mu listę, podpisał i dosłownie może trwało 5 minut, może nie, bez słowa zabrał się do puści. Lekceważy pozostałych radnych, bo już nie mówi się tak przewodniczącego, czy pozostałych wszystkich zebranych lekceważy. Jakie to jest zachowanie człowieka, który ma mandat prawnego, powierzony i on nie uważa swoje towarzystwo pozostałych radnych za jakichś współpracowników czy coś, tak jak w powietrze. Proszę Państwa, ja nie spotkałem się z takim, bo widzicie Państwo, w innych krajach, gdzie jest prawdziwa demokracja, tak jak w Niemczech, czy to znaczy, bo jedna to mówi dzień dobry, jeden z drugiego. Nie znają zgromadzeń, całowiecy czy Babus, czy w innych krajach. A u nas, znając ludzi i współpracując, żeby chociaż powiedzieć przepraszam, dzień dobry, czy do widzenia, od tego człowieka się tego, nie widział Państwo przed chwilą, czy powiedział, wychodzę wcześniej, Panie Przewodniczący, do widzenia Państwu i tak dalej. To wyglądało, ale traktowanie ludzi w ten sposób, ja nie widzę demokracji żadnej. To my są tysi na kulturę mamy, bo się nie do końca. Dokładnie. Prosi o głos Pan Sławomir Dobroszewski. Moi drodzy, ja wiem, że wy jako sołtysi, sołtyski jesteście niedoceniani w gminach, jesteście od zaliczanej roboty. I dlatego jestem powiatowy dzień sołtysa, gdzie to jest podziękowaniem za waszą pracę, za wasze tutaj zaangażowanie w pracę lokalną, za takie naprawdę poświęcanie prywatnego czasu na wykonywanie chociażby takich obowiązków podatkowych, roznoszenia kartek, roznoszenia nagrodu,
posłuchania od mieszkańców wsi o drogach, o rowach, o zalanych połach, to nie jest miłe i dlatego spotykamy się i dziękujemy Wam jako Izba Rolnicza, inne podmioty, inne samorządy też dołączyli się do tego właśnie koleżanego dnia sołtysa. A tutaj odnośnie tej demokracji, moi drodzy, jak siedzimy, urodziliśmy się i wykształciliśmy się w demokracji ludowej. W 89 ktoś stwierdził, że to nie była demokracja, mamy teraz demokrację. A jaką mamy gwarancję, że za 10 lat ktoś nie powie, nie, to nie jest demokracja, demokrację to dopiero wprowadzamy. Czyli pojęcie demokracji jest pojęciem względem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja jeszcze chcę wrócić do tego zjazdu sołtysów. Jakby autobus. Na pewno każdy by te może 10 zł dał na paliwo i by pojechali sołtysi jak gwarancji. Ale tak na razie jedzie czy jeden ma czym jechać i pije. Teraz jest do pana wójta, pan wójt zaraz się włączyły się to prawie wszystkie samorządy w dziedzinie sołtysa. Prawie. Prawie. Na się włączą. No, jeszcze pan mówił. Jeszcze. Teraz tam dała czasu. Tak, ja bym to słyszał. Proszę powiedzieć. Wszystko jest to. No to właśnie. Ale mogę? Szanowni Państwo, sołtysów. Teraz kieruję do Was sami. Na pierwszej sesji w nowej kadencji była kwestia diety poruszana. I bardzo wtedy ostro protestowałam przeciwko temu, żebyście mieli, przypomnijcie to sobie, żebyście nie dostawali pieniędzy co miesiąc tylko dietę za udział w sesji, gdzie wy nie macie w ogóle obowiązku uczestniczenia w tym. To jest wasza dobra wola od lat utwierdzona w tym, że państwo przychodzicie, żeby wiedzieć, co się dzieje. Ale de facto i to cały czas mówiła, była mowa o tym. Radni dostają za udział w sesji diety. Państwo dostajecie po prostu miesięczne zryczałtowane wypłaty. To jest za sesję, a nie na panie z kartkami. Ale właśnie panie są sołtys nie ma obowiązków uczestniczenia w sesji i powinien zrobić kwotę. No nie ma, no bo to jest ustawowo, nie ma obowiązków. Sołtysi są bardzo ważni, dlatego zostali po prostu tak potraktowani, że co miesiąc im się należy ryczałt, a nie muszą być i nie płacone mają za udział w sesji w przeciwieństwie do radnego. A u nas w tej chwili jest. Zgadza się pani ze mną. A teraz z innych gmin, w innych gminach tak jest. Po prostu co miesiąc sołtysi dostają pieniądze. A u nas teraz jest tak, że radni mają ryczałt. Oczywiście odejmowane, że nie uczestniczą. No, odejmowane. A sołtysi mają, w ogóle jest to postawione na głowę. W związku z czym możemy jeszcze może jednak wrócić do prawidłowej formy. I żeby sołtysi dostawali. Nie przed wyborami, bo to proszę Państwa, mówiłam o tym zaraz po wyborach, nie przed wyborami. Tylko wtedy mnie nikt nie chciał poprzeć. Ale jakby nie musimy dostawać co miesiąc, bo to też na jedno wyjdzie. Nie domagamy się co miesięcznej sesji. Tak jak nikt nie ma tego. Słuchaj, nie tak nie. Albo przynajmniej co drugi. No ale wiesz dobrze, jak to się dzieje. Nie ci honorarze nie skończyło. Tak zajeżdża na tych sołtysów, to nie to źle. Kiedyś mi powiedziała, że ja mam 30 godzin na godzinę. 4 godziny, 120 godzin, mam 3. Wyżej. Obliczyłem ja na cały rok i z prowizją i co na jeden dzień wychodzi 40 groszy. Jak to nie umie liczyć, to ja podam to. Przepraszam, to jest wyjęcie z kontekstu. Nie, pani Czerwa. Mówiła i
jeżeli państwo macie, nie, dlatego że mówiłam to wtedy, dokładnie chodziło o to, że dostajecie państwo wynagrodzenie za udział w sesji. Nie, tak, że chodziło o to, żeście nie byli wynagradzani za udział w sesji, tylko za to, co pracujecie cały czas. Czyli co miesiąc ryczałtu. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, bo będę się przygotować. Panie wójcie, Wysoka Rado, dostałam rozliczenie PIT teraz. Mój dochód jest 650 zł, jakie dostałam jako sołtys, nie mam sesji. To jest 650 zł, można sobie policzyć. Ja nie chodzę, bo ja już ostatnią kadencję, dziękuję bardzo, do końca jestem. To nie chodzi o pieniądze. Pan Marcin mi nieraz powiedział u mnie w domu, że zbogaciłam się na sołectwie. Ja nie dla pieniędzy zrobiłam. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Proszę pana wójta o... Proszę państwa, nie wiem, od tego razu dużo się nazbierało, ale proszę państwa, polegam na tym wszystkim, w ogóle na taką dyskusją. Wiecie dlaczego? Dlatego, że niedługo będzie 40 lat, jak w tym samorządzie jestem w różnych radach, w różnych sejmikach, w różnych, a teraz na stanowisku wójta to po 20 lat, teraz będzie za pół roku, minie 20 lat. Proszę państwa, bardzo z punktu widzenia, ja się zgadzam z państwem sołtysami. Ja już kilkakrotnie próbowałem kolego Sławku tutaj, nie mów, że nie dbamy o sołtysów. Dbamy, tylko za dużo, ale nie możesz tak mówić, bo ja wiem, jak ja dbam, bo było kiedyś tak, że do sołtys przychodząc do wójta, to miał godziny określone. U mnie nie ma godzin. Jeżeli sołtys jest za drzwiami, to tylko nieraz tutaj dostanie któraś jeszcze sekretarek jakiś opieprz za to, że sołtysa nie pierwszego tutaj nie poprosi, albo wójt wyjdzie, żeby gdzie indziej załatwić, jeżeli ma spotkanie. I tu nie mówmy w taki sposób. Natomiast patrząc z punktu widzenia, jak ja bym to widział, żeby państwa uszanować, bo wiecie co, to nie chodzi tylko o gminę. Bo tu nasze dziewczyny też trochę, ja już powiedziałem sekretarzowi, że za to będzie narada i tutaj któreś się oberwie. Bo sołtys jest rzeczą najważniejszą. Wiecie, kto się wyręcza wami? Nie tylko, bo my bierzemy na siebie wysyłkę pani Anety, Ośrodek Doradztwa Rolniczego. No wcale nam podrzucają. No komu mamy dać? Proszę państwa, dzięki tu koledze Andrzejowi, który na przykład dostaje do dyspozycji samochód strażacki i często rozwoju. Ale wszystkiego nie damy rady. Tego jest coraz więcej. Nie mówię o innych tam instytucjach, ale mamy tego fuli. Zgadzam się z państwem. Ja nieraz ubolewam, że w ogóle tyle macie. Ja nie mówię, bo tu żadne pieniądze ma tutaj koleżanka sołtys rację. Żadne pieniądze nie zastąpią takie, żeby usatysfakcjonować. Natomiast, kochani, to co powiedziała tutaj pani Dorota Bernard odnośnie, powinny taki sam być ryczałt, bo wy macie tylko prowizję. Ja ubolewałem, ja już kiedyś domówiłem do sekretarza, prowizja, taki sołtys na Gilówce, czy ewentualnie sołtys, znaczy Gilówka jeszcze lepsza jest, bo ja tam patrzyłem trochę, gorzej jest na przykład dzieciuszkami. Nie powie tutaj pan Stasio, nie powie Rafał, to tam parę groszy jest w prowizji. Tam nie ma żadnych pieniędzy, tutaj to samo. I kochani, nie mówmy, weźmy się za robotę, i dajmy możliwość sołtysowi w wypadku takim, jak uchwałę podejmiemy. Ja już mówiłem tu do sekretarza, taką samą uchwałę w mniejszej wysokości, bo radny dużą odpowiedzialność ma. Nie wiem, no tak jak kolega radny Cieśla, co nie ma, ale taką ma odpowiedzialność, że przyjdzie, jak powiedział kolega przewodniczący Waldek i nawet dzień dobry nie powie i to jest demokracja. I wychodzi, poszedł i on nie wie, że wiaty postawiono na tym, a było mówione trzy razy, ale jakiego nie było, to komu było mówić? Proszę państwa, te wiatki są postawione, ja o tym nie mówię, bo jeszcze nie są skończone, nie są rozliczone. Jest to z wojewódzkiego funduszu, nie w tym miejscu, co ja chciałem, ale co ja zrobię, jak takie są programy. Ten program prowoski, koleżanko, właśnie polega na tym, że nie możemy pomóc przyłączać. To, co on gada, to bzdury tutaj gada, bo nie możemy ani my jest tak, żeśmy pomogli, ile możemy. Teraz jeszcze wykonujemy takie przyłącza, gdzie nie było możliwości wcześniej wykonać. I to ja mam obawy,
że niektórzy są tak upierdliwi ludzie, robili się tak zawiśni, tacy są nieustępliwi, to są moi znajomi, ja tam jadę, proszę, błagam, nie dam przejść przez swoją działkę i koniec. I nie zrobiliśmy chyba z 5 przyłączy, gdzie nie pozwolono nam przejść, a przecież ja musiałem to wykonać. Bo jeżeli nie, to byśmy tego programu nie rozliczyli. I zostawiliśmy 5 działek, gdzie teraz dopiero powolutku będziemy załatwiać, żeby ten ludziom pomóc. Jest to na przykład po Kobiereckim, tu na Ładach, z boku po Panieli, gdzie nie było szans, żeby to podłączyć. Państwo Orzeszkowi, gdzie nie zgodził się jeden mieszkaniec czy sąsiad, no żeby przejść przez jego działkę. Jeszcze mam takie kilka przypadków, nie będę wyliczał. Proszę Państwa, to są przypadki, gdzie nie dało się wykonać. My to zrobimy. Jak powiedziałem, wszystkie przyłącza 30 metrów, jeżeli komuś zostaje, to proszę Państwa, musi. Bo ja tu nie biorę tego na siebie. Natomiast będę prosił Radę, żeby dołożyć właśnie do tych przyłączy tym ludziom, żeby w jakiś sposób pomóc, bo ja wiem, że oni są poszkodowani. Ale przechodzimy do sedna sprawy. Kolega Rybicki, tutaj kolega burmistrz Gilówki, ja go tak będę nazywał, zawsze sympatyczny kolega, z którym się wychowałem prawie w jednej ławce, ale i na tak zwanych wspólnych spotkaniach. Kochani, wiem, autobus to macie, nie ma sprawy, kolego Sławku, ile chce osób jechać, wzajemny autobus, nie będziecie tam płacić, bo to w ramach, tu sobie poradzimy, weźmiemy, tylko wiecie, jak mam kontrolę, że zaraz mnie za to opieprzają, wiecie, za to dostałem duży opieprz po kontroli, za to, że dałem autobus wam na prawdę. Tak, kolego, tutaj ja jeszcze tego nie powiedziałem głośno, ale dostałem tutaj od niech kolega Przemek powie, że ja, my zapłaciliśmy na wyjazd sołtysów i radnych na Polanie do Poznania, nie powinienem z tych środków wziąć, od ludzi trzeba było zebrać pieniądze i wtedy nie byłoby, a wcale nie takie duże koszty, bo 600 zł pokryła nam Polagra. I około 3 tysięcy zapłaciliśmy, ale to jeszcze był objazd, wiecie, jak to po całym terenie, tak jak ktoś był, to wie, jak to jest, gdzie jedziemy. To proszę Państwa, ja uważam, że to jest żadna pomoc. Ja powiedziałem, mogą mnie nawet za to zamknąć, to i tak będę pomagał. Ale proszę Państwa, nie chodzi o to. Autobus macie tutaj i jedźcie, bo bardzo fajne spotkanie kolego Sławku. Za to cenię. Ja będę mógł, to też pojadę, chociaż tam jest czasami trudno nam się tak wybrać, bo my mamy poukładane tutaj te różne tematy, tak jak i dziś, i na jutro, i na następny dzień, że nie wiemy, gdzie ręce włożyć, ale jeżeli będzie możliwe, ale to jest dla Państwa spotkanie, dla sołtysów. Bardzo ładnie, że tam organizują, że jest to spotkanie jeszcze artystyczne, występ artystyczny, jest poczęstunek, za to chwała. Jeżeli będzie trzeba dołożyć, to my też jesteśmy skłonni, żeby jeszcze dołożyć na ten poczęstunek, żeby tam była herbata. I ciasto. Dalej to jest Marta Urbania, te nakazy płatnicze. Ja to rozumiem, ja tutaj z sekretarzem już rozmawiam, bo wiecie, że wiadomo, coraz więcej książeczek, coraz więcej jest jasno, podpisuje to, wiecie, mnie nieraz głowa boli od tego, bo jest tyle tych różnych spraw, że po prostu to kiedyś to nie było 1/10. Teraz jest coraz więcej, to się też przekłada na Państwa. Ja to rozumiem i będziemy tutaj. Nie wiem o tej rozkopanej drodze, proszę Państwa. Więcej przy wodociągu zniszczono wiele. Zniszczono. Teraz jest zniszczono, ale kochani, powoli, nie spieszmy się. 2 lata będziemy po... Oczywiście. Na pewno będzie to poprawiane. Kochani, nie braknie nam gruzów różnych, tylko tam trzeba poczekać, aż będzie można wjechać. Nie spieszcie się z tym. Proszę Was i nie podżegajmy takich różnych rzeczy, że tego damy sobie powolutku. Jeżeli tylko będzie możliwe, to będziemy poprawiać i to na pewno do sierpnia poprawimy. Tutaj kolega radny, przewodniczący rady, przewodniczący Komisji Rolnictwa, najważniejszej komisji, te tak zwane potwierdzenie odbioru. Wymagane jest od nas.
No nie mamy to. Wiecie, to jest bardzo kłopotliwe. Wiecie, ile nam zwrotek przychodzi? Ile my mamy kłopotu z tymi naszymi warszawiakami, jak na nowo. To nie są tylko warszawiacy. To są kurłowiaty, są haczewiaty z Płocka. Bóg wie skąd. Dlaczego nie nam coraz więcej ludzi mamy? Ale to dobrze, że ich mamy. Ale to są niedzielni. To nie są stale mieszkańcy. To są niedzielni mieszkańcy. Tak ich nazywam. Ale z nimi mamy kłopot. Nie możemy nieraz tak zwanego potwierdzenia nie mamy o nakaz podatku, nie płacą podatków, ściągalności nie ma przez urząd skarbowy. Mamy też kłopotu z tymi ludźmi. Śmieci, nie wiemy jak, same problemy. I tutaj nawet kobiety mi się denerwują, że w ogóle nic nie dochodzi, że tutaj nie ma oznaczeń, nie odebrał, przychodzi z powrotem, tak zwane urząd skarbowy jak wchodzi, jest decyzja komornicza, jak to się nazywa. Państwo nawet nie wiedzą, gdzie i nie mogą znaleźć. Przychodzi zwrotka do gminy, nie ma, tak jak nie mogą szukać nawet takiego właściciela. Panie wójcie, to jest chore. Nie chodzi o potwierdzenie, bo potwierdzenie jest... Musi mieć, w inny sposób. Jak ja mam 43 na pomoc, potwierdzę kartę i na jednej kartce mam tylko Józefów, a resztę mam przykładowo PG, no to już jest chory. Rozumiem. Może w inny sposób, bo tak, taki kartka... Alfabetycznie, chociaż to jest nie mamy to tutaj kolega sekretarz jako dyrektor biura. Mam nadzieję, że rozpracujemy tę sprawę, żeby w jakiś sposób wam udowodnić, czy tutaj pomóc. Proszę Państwa, następnej pani wystąpi po Bożena sesji. Pani Bożenko, ja na temat GIS-u nie będę się wypowiadał. Natomiast Giszyna OSP, ale prosimy o uwagę, bo tam nie było żadnych dokumentów. Wierzcie mi, drodzy Państwo, niech powie tu kolega sekretarz, od początku całą dokumentację żeśmy stworzyli i żeśmy ją tak stworzyli, że mamy teraz pozwolenie. Nawet mamy pozwolenie, to co powiedziałem, na tą rozbudowę. Tylko nie wiedzieliśmy i ja tu ubolewam mocno, że nikt nie powiedział, że pani, która tam dzierżawiła ten sklep, a tamten samochód, który otrzymała OSP Suchodołu, bo ja dodałem tam, żeby on poszedł, bo potrzebny jestem chłopakom, to się okazuje, że proszę Państwa, ona teraz zwinęła się. I po co teraz rozbudowywać? My żeśmy mieli budować kuchnię. To lepiej zainwestować te pieniądze na przykład na wymianę dachu, bo ten eternit jest i to zgadzam się tu z radą, podjęła rada taką decyzję. I proszę Państwa, ale ja przepraszam, Pani Bożenko, patrząc z punktu widzenia, ja też jestem za tym. Tutaj jeszcze wiele spraw odnośnie powstało, odnośnie niesłuszności finansowania OSP. Proszę Państwa, jako ośrodki OSP to są stowarzyszenia. Jako jedyne stowarzyszenia, które na naszej gminie ich 8 istnieje. Tam jest jakaś działalność kulturalna. Tam się odbywają spotkania. Ja wiem, że koleżanka tutaj Ania powie Załusków. Nie. Proszę Państwa, Załusków żeśmy uregulowali niedawno stan prawny. Oddaliśmy działkę i ona do końca nie jest oznakowana, bo jak żeśmy oznakowali, no żeśmy energię tam przyłączyli, bo nie było nic, nie tam nie było nic. I proszę Państwa, nie mówmy, koleżanko Aniu, proszę Cię, nie mówmy, że nie dbamy o Załusków. No akurat ja wiem, że byś chciała, ja nie wiem, może i tak za dużo otrzymałaś pomocy i po prostu nie umiesz za to podziękować. No. Ale to jest inna rzecz. Pani Bożenko, ja proszę o jedno. Ja wiem, że tam ta uroczystość, która zbulwersowała też niektórych, bo mówią, a jaka to uroczystość, jak ona nie jest okrągłą datą. Ja się nie umiałem z tego wypiąć, bo mnie zaproszono. Byłem kilka razy u księdza proboszcza, tak jak i pani. Jeździłem, byłem w tym komitecie, starałem się pomagać, ale wszyscy mi zarzucają, większość, nawet bliżej, niektórzy, dlaczego pozwalacie na to, żeby nieokrągłe uroczystości, a mieć 95 lat. Czy nie można 5 lat jeszcze poczekać na ten standard? Ja wiem, że ktoś ufundował, bo tam Siekierski prawdopodobnie ufundował ten standard. Być może trzeba przyjąć tą darowiznę, ale czy właśnie nie trzeba było poczekać? No ja nie umiałem powiedzieć, że nie róbcie, bo to jest niepotrzebne. Jest potrzebne, ale proszę Państwa, to nie można pod tego podkręcać, tylko po prostu trzeba w jakiś sposób delikatnie podejść do tej sprawy i Pani Sołtys, na pewno będzie to z pożytkiem dla wszystkich. Panie Wójcie, ale gdyby to było
dobudowana została ta kuchnia, to by straż mogła ściągać jakieś pieniądze. Robią u nas nieraz konsulacje, robią chrzciny, robią małe wesela. W tej chwili, bo nawet sanepid nie wiem, czy by dopuścił, żeby coś takiego robić. Nasza placówka by miała z tej kuchni, z tego lokalu jakieś pieniążki, tak? Tak, proszę Państwa, ale my nie możemy na kuchnię dokładać. Proszę Panią, żebyście wiedzieli i kuchnia, czy na Skodole składaliśmy się po 1000 złotych, chłopaki i jeszcze nie odzyskali, ja dałem nawet więcej, żeby wyszykować sobie kuchnię, zakupy porobiono, ale żeby nie ma tu koleżanki ręki, bo teraz została prezesem, czyli trzeba tam kolega prezesem zakładacie. My, ja nie wnikałem w to, bo nawet tego nie powinienem mówić publicznie, bo to będzie nagrane. Ale proszę Państwa, przez 20 lat brano czynsz dzierżawny za sklep. To powinna gmina brać ten czynsz. I gmina powinna dopiero dawać. A tak to brała teraz bez żadnego rozliczenia, proszę Państwa. Co jest na to zrobili? A co jeszcze te Gliszyce przez tyle lat mają? Proszę Państwa, nie mamy żadnej biblioteki, nie mamy żadnej tam sali gimnastycznej, niczego. Czym tam młodzież ma się pracować? Ale nie mówię, no Pani sołtys, a remont, wiecie ile kosztował remont szkoły? Nie wiem, że ta szkoła padnie. Macie plac zabaw, nie mówmy o takich rzeczach. 33 osoby z naszej szkoły poszły do innych terenów. Ja wiem, ale proszę Państwa, to każdy... Zamkną dziecka, nie wiem, czy szkoły, po prostu nie będzie nic wtedy, prócz kościoła. Ja wiem, Pani sołtys, każdy by chciał więcej, każdy by chciał więcej. Każda wieś coś by chciała. A proszę Państwa, to nie jest takie wszystko proste. No dobra, młodzież będzie u nas piła i dźbała. Będzie więcej przestępstw, bo nie mają się nie, więcej. Proszę Państwa, ale ja widzę, że tam koło sklepu tam też stoją, tak? A to wszędzie stoją. I w żadnej parafii nie brakuje. No, ja rozumiem, ale patrząc z punktu widzenia, na pewno tutaj nie możecie powiedzieć, że gdzieś coś nie zostało zrobione. Załóżmy, żeby poregulowane stany prawne. Teraz Państwu muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy udało nam się na przerywach już zasiedzieć. Sądownie oczywiście. Te nieruchomości. I też będziemy powoli dzielić, już tutaj podchodzimy do tego i będziemy to w jakiś sposób tak rozwiązywać. Tu była propozycja nawet kolegi sołtysa, żeby remizę przenieść na przelewy i zrobić tam dom taki, jak to mówią, ja to nazywam siedlicę wiejską. Ale proszę Państwa, nie wiem, to jest Wasza propozycja. My jesteśmy tylko do pomocy. Na pewno Rada nie powie, że nie, jak Wasza inicjatywa będzie. Ale Panie wójcie, my zbieraliśmy podpisy i zdecydowaliśmy, że przeznaczamy na salę gimnastyczną do szkoły. Tam wpłynęło do Was pismo. Ale proszę Państwa, nie mówmy o sali gimnastycznej za 40 czy 50 czy 80 tysięcy. Milion, półtora, dwa miliony. Proszę Państwa, w Rzodowie mamy zaczętą salę gimnastyczną budować już 2 lata próbujemy. I co? W zeszłym roku wniosek nie przeszedł, w tym roku składamy następny, ale już będziemy rozpoczynać, bo nie możemy dłużej czekać, bo nam dokumentacja zginie. I proszę Państwa... Wójcie sali gimnastycznej w Kapturach, która ma fundamenty i to nie jest sala gimnastyczna, która jest typu Brzozowa czy Głowa, tylko jest sala gimnastyczna z roku 1990. 20 parę lat temu miała plan. Ja wymiary tej sali znajdują się w granicach. No my nie mamy oczywiście, i proszę Państwa, kiedy powstały po nowej reformie, szkoły podstawowe te nasze wszystkie się utrzymają. I proszę Państwa, na pewno przy szkołach podstawowych w Kapturach i w Gliszycach będzie potrzebne małe sale. Ja wiem, że ona jest mała, to nie jest sala o wymiarach nie wiadomo jakich. Ale proszę Państwa, nie... Ma fundamenty, ma wszystko, ma nawet część ścian, bo się łączy bezpośrednio z tą szkołą, która istnieje i z drugiej strony z podłogą. Także proszę nie mnożyć kosztów, bo... Proszę Państwa, o tym to nie będziemy na razie na dzień dzisiejszy mówić, bo trzeba to, co się zaczęło, trzeba skończyć. Nie wiem, czy tutaj młodzieży tyle jest, każdy jeszcze coś będzie chciał w swoim życiu zrobić. Mam nadzieję, że przed wszystkimi jest okazja, żeby się wykazać, żeby coś zrobić, żeby postarać się o środki, o pieniądze, bo to proszę Państwa nie jest takie wszystko proste. Proszę Państwa, następna sprawa Pani tutaj radna Bartosia, Renacko. Ja patrzę z
punktu widzenia tych wiatr, bo wiecie, mnie to denerwowało, że ja nie mogę postawić tych wiatek, bo będzie jeszcze jedna wiata na stodole, gdzie też mówimy na swoim gruncie, proszę Państwa, to powiązano nas, ładne te wiatki, ja nie będę pokazywał, bo zrobiłem zdjęcie, kiedy się Państwo przejedźcie, jedna jest koło SP Włada, bo tam musieliśmy postawić, nie dano mi postawić w lesie, kiedy z nadleśnictwem, już miałem umowę podpisaną. O, muszę jeszcze jedną rzecz Państwu powiedzieć. Panie sołtys, zostało nareszcie uregulowany stan prawny na Ładach odnośnie zamiany działki na Gilówkę, a tam poszerzenie drogi koło Państwa Kopu i tam koło całych ich działek. Jadę do Gostynina podpisać tak zwany akt notarialny zamiany już w najbliższym czasie, w przyszłym tygodniu bodajże, albo za dwa tygodnie. Już nie pamiętam dokładnie, ale jestem umówiony. To mnie też cieszy, bo to 3 lata. Proszę Państwa, horror. 3 lata załatwialiśmy sprawę zamiany jednej działki, która ma większą wartość jak tamte te drogi na tych Ładach. Ale żeśmy załatwili to, będzie dojazd, bo tam Rybicki nie miał w ogóle wyjazdu, tylko w kierunku Ład. I to jest sprawa załatwiona. Jeżeli chodzi o te wiatry, ja jeszcze dokończę tylko o tym, że proszę Państwa, tych wiatr będziemy stawiać coraz więcej. Na te wiatry otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości na 216 tysięcy. 4 tysiące tylko dokładamy. Na wiatrę, która będzie w Słodole, mamy 100%, może 95% pokrytych kosztów. No jak tego nie robić? Tylko proszę Państwa, to był przepisy pozwalają tylko budować na własnościach gminnych. To mnie bardzo denerwuje, bo proszę Państwa, te szlaki rowerowe to przeważnie są w gruntach leśnych. No, na Pietrzyskach postawiliśmy, koleżanka nie słucha, w takim miejscu, gdzie wybraliśmy miejsce bardzo dobre, bo przy lesie, ale nieoświetlone, nie przy budynkach blisko, jest to na samym zakręcie, nawet niebezpiecznie. Nie wiem, czy to wyjdzie. W Ładach nie widać, jest to pod płotem. No, w Suchanole będzie dobrze, bo ja uważam, że tam przy siatce, przy samej drodze, wjazd, podwórko. Uważam, że tam będzie super, ale Państwa ono by się przydało jeszcze w 5 takich kościach, bo ludzie jeżdżą na rowerach. I będziemy to robić. Dają na to pieniądze, na to dają, trzeba budować. Proszę Państwa, na temat Kałuskowa nie będę się tu więcej wypowiadał, bo proszę Państwa uważam, że tutaj trzeba jeszcze trochę popracować. Natomiast powiem o tym, co powiedziała tu Pani Tereska radna. Wiecie, na Łaziskach daliśmy małe pieniądze. Wymienione oświetlenie, sami chłopaki zrobili. Na Łazienki daliśmy tylko materiał, sami wykonali. Sami położyli podłogę, my kupiliśmy tylko płytki. No proszę Państwa, tam jest inicjatywa. Na Ładach, proszę Państwa, niech powie tutaj też jest koleżanka sołtys Druchną. O, tak mogę powiedzieć, że brali 12 tysięcy na to, żeby zrobić, na całą robociznę, żeby zrobić to pod sufitkiem. My kupiliśmy materiał. To jest rozwiązanie, które no, nadaje taką motywację. I Rada nie powiedziała, że nie dołoży. Cytatą z całego serca dziękuję i radnym, ale i wszystkim. A Marcin Cieślak nie przyszedł nawet jako radny, żeby wesprzeć i pomóc tutaj tych ludzi, żeby coś tam w tym kierunku zrobić, żeby można było wykonać tamte zadania. Tam wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Tam trzeba jeszcze sporo dołożyć, ale już to jest piękne, nowe, ładne i uważam, że będzie służyło przez wiele, wiele lat. Jeżeli chodzi o tak zwane, proszę Państwa, te drogi, bo tutaj jeszcze poza tych działek gminnych, Marcin tutaj starszy radny, że to, ale proszę Państwa, tak, po Państwach Trzaskowskich, OSB i Pani Nowicka nie mieszka, no nie założyć zawody. No przecież zakładamy tą wodę jako do naszych gminnych działek, czy nawet będzie to sprzedawane, to większą wartość będzie miało. Bo jeżeli by tego nie zrobił, no to ja nie wiem, no bo proszę Państwa, jak tego nie zrobimy teraz, jak się robi, to później w ogóle nie będzie. A przecież tam woda jest potrzebna i Pani Nowickiej i woda jest potrzebna do OSP, bo jeżeli nie będzie tam wody, to nie można łazienek będzie. To ja się dziwię tutaj radnemu, że on w ogóle jeszcze powinien o to walczyć, to on tu zarzuca, że tam się porobiło. No ludzie kochają, tak nie można. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, ja się nie wypowiadam, dyrektor Grabarek powiedział, radny tutaj niech
tego. Jeżeli chodzi o sprawy jeszcze tego żwiru, no mnie też to zdenerwowało, bo prosiła, przyszła, żeby chociaż Rafał zawiózł przyczepę, pół przyczepy żwiru. Piasku, to taki piasek był tam, kopiemy Mirka nad Wisłą, teraz nie możemy wjechać. Dosypujemy do tego, wymieszamy to i on to wozi, jest to fajnie, bo to fajnie ciągnie, ładnie się to wjeżdża. Zawiózł no, z jakimś, nie wiem. Ja każdemu sołtysowi, każdej z pani sołtys nie odmówiłbym, jeżeli bym przyszła i prosi o jakieś wsparcie czy o pomoc. Jeżeli chodzi o tą prowizję, ja jeszcze tu zastanowimy się wspólnie z swoją sekretarzą, ale już mam prośbę do pana przewodniczącego i do rady, żeby wziąć w formie takiej uchwały, przygotować, jak macie wy, jako radni, w tej formie, tu pani radna Dorota ma rację, w tej formie, żebyście mieli to samo miesięczne uposażenie, wtedy by to pomogło wam, proszę, żeby w jakiś sposób funkcjonować. W formie właśnie takiego, tutaj kolega sekretarz ma się tym zająć, mam nadzieję, że to zostanie dopracowane. Proszę Państwa, możemy się kłócić, możemy dyskutować, ale nie obracajmy się, to jest moja kata na zakończenie, prośba. Dziękuję bardzo. Ale... Do wójta mam, właśnie o tym kółko na pół. Jak to sprzedaż będzie go, czy nie? Sprzedajecie, czy jak to jest? Proszę Państwa, najpierw sobie tam jest, jak się okazało, bo ja nie znałem tam całości, może więcej tu sekretarz, gdyby ja się tym nie zajmowałem. Tam jest, proszę Państwa, sporo gruntu rolnego. I są jeszcze, że kierujemy to na dwie działki. Kolega sekretarz tu więcej powie, bo to nie można wziąć tak, że to w całości. Bo w całości to po prostu jak ktoś kupi, to będzie znowu handlował albo będzie problem. No, to powiem, to się na to trzy działki. Jedna działka jest przy sadzie, tak? Taka doklejona do sadu, tam ma to pan, zdaje się, Andrzej, tak? Pan Andrzej. A dwie działki to jest ta posesja, czyli ten stary magazyn i tam ten plac manewrowy. I to są dwie działki. I teraz to już jest wyprostowane, jest założona księga wieczysta, czyli to jest własność gminy. Można to, ja uważam, jeżeli to sprzedawać, to ja bym to sprzedał tak, że najpierw jedną działkę, ten glutorny, który jest do sadu, prawda? I tam może ktoś sobie na przykład kupić ten, nie wiem, no, sąsiad z jednej strony, czy sąsiad z drugiej, bo tam jeżeli my sprzedamy, najpierw byśmy sprzedali ten plac manewrowy, to ta działka się robi bez dojazdu. Czyli najpierw trzeba podejść, żeby sprzedać ten glutorny, żeby któryś z sąsiadów sobie kupił na powiększenie, a później trzeba by podejść do sprzedaży tych dwóch działek, czyli tego magazynu z tym placem manewrowym. I wtedy tamta działka ma dojazd, czyli ten sąsiad, który tam kupi, będzie miał dojazd, a ta działka będzie miała ma dostęp do drogi powiatowej, prawda? Ale jest to wyprostowane już. Dziękuję. Prosi o głos radny Mikołaj. Odnośnie tych działek. Czy to się nie da razem sprzedać, żeby jakieś pieniądze były? Nie, nie da się, oczywiście, że da się. Nie będzie tych pieniędzy. Nie, oczywiście, że da się. Bo... Nie wiem, czy sąd jest o tym myśli. Nie, to da się, drodzy Państwo, tylko nie wiem. No to, drodzy Państwo, jeżeli to poprawcie, bo nasz tok rozumowania jest taki, że sprzedając to osobno, tak, czyli jedną działkę, a później te dwie, jako też plac manewrowy z tym magazynem, uzyskamy większą kwotę, prawda, niż mielibyśmy sprzedać całość jednorazową. No takie jest moje rozumowanie. Nie wiem, czy się ze mną Państwo zgodzicie, ale zawsze jak żeśmy sprzedawali jakieś nieruchomości, to jakby podział, zmniejszenie działek i dwa przetargi i jeden, powodowały, że żeśmy uzyskali większą kwotę. Ale do tego, panie sekretarzu, w tym wypadku, jak podzielimy to na działki, tam nie ma dostępu. Nie, tam nic nie trzeba podzielić na działki. My tam nie, bo się źle rozumiemy. Panie sołtysie, my tam nic nie trzeba. Tam są działki, tam my nic nie musimy dzielić. Ja mówię, jest działka z tyłu, którą...
To jest działka, który ma osobny numer i ten plac manewrowy i magazyn to są dwie osobne działki, one też mają numer. Tak, tak. Nic nie trzeba dzielić. Zgadzam się. Tak jest. To jest w całości. Ale w całości... Na przykład przez chciał panią wójcie wydzierżawić wtedy, tak? I nie doszliśmy do wniosku, ale chciał wydzierżawić całą utopię. Ale panie sołtysie, na przykład, ja ci dam przykład Brzozowa Starego. Było 8 tysięcy metrów, wcześniej było to w dzierżawie osoby prywatnej. Później my żeśmy jako gmina umowę dzierżawy wypowiedzieli. Podzieliliśmy 8 tysięcy metrów na dwie działki po 4 tysiące metrów i na każdą z działek był osobny przetarg. Uzyskaliśmy dużo większą kwotę w tych dwóch przetargach, niż mielibyśmy sprzedać bez podziału jedną działkę, która by miała powierzchnię 8 tysięcy metrów, czyli prawie hektara. Kupił to jeden podmiot, kupił to drugi podmiot i dał dużo, prawie dał, powiedzmy, że dał za połowę, czyli za jedną działkę, jak za całą. Ale panie sołtysie, cały czas mówię. Dla powiększenia gospodarstwa, najpierw, nieważne, można to zrobić jednego dnia, tylko zrobić dwa przetargi, tak? Dwie licytacje. Najpierw działkę na powiększenie gospodarstwa, jest chętny, kupuje. Tylko to będzie, nie? Jak się dogadają, powiedzmy to otwarcie. To nie, gmina nic nie skorzysta. Jak to nic nie skorzysta? No to tak, to nie skorzysta. Ale tu pan sekretarz bardzo przekonująco mówi. I rzeczywiście to jest prawda. Ale żeby miała dojazd, oczywiście. Ale będzie miała. Jeżeli ten... Jeżeli... Ja to tak zrozumiałem, że... Albo jeden sąsiad, albo drugi. Jeśli może, zamknijmy tą dyskusję dzisiaj, bo to jest niepotrzebna. My to weźmiemy w obróbkę na Radzie i będziemy decydować, jaka forma sprzedaży, czy dzierżawy i tak dalej. Pozwolicie, mam pytanie, czy są uwagi co do protokołu? Tradycyjnie, tak? Uzgodnione są te poprawki. Naniesione poprawki. Kto jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki. Poprawka. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zamykam 39. posiedzenie Zespół Rady Gminy. Dziękuję za udział. Dziękuję za pozostałość. Umawiamy się, że to wszystkie...